دع الأيام تفعل ما تشاء by الإمام الشافعي read in Arabic for LibriVox.org by أنس يوسف. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا بما حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشمتك المروءة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا تري للأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعدى بلاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. End of دع الأيام تفعل ما تشاء. This recording is in the public domain. Hørt inden af Skorstensfejeren af H.C. Andersen. Læst på dansk. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Læst af Anders Ø. Christensen. Har du nogensinde set et rigtigt gammelt træskab? Ganske sort af alderdom og skåret ud med snirkler og løvværk. Just sådan et stod der i en dagligstue, der var arvet for oldemoder og udskåret med roser og tulipaner fra øverst til nederst. Der var de underligste snirkler, og mellem dem stak små hjortehoved frem med mange takker. Men midt på skabet stod snittet en hel mand. Han var rigtig nok grineagtig at se på, og grine gjorde han. Man kunne ikke kalde det læ. Han havde gedebukkeben, små horn i panden og et langt skæg. Børnene i stuen kaldte ham altid Gedebukkebens over- og undergeneral krigskommander sergeanten. For det var et svært navn at sige. Og der er ikke mange, der har fået den titel. Men at lade ham skære ud, det var også noget. Dog, nu var han der jo. Altid så han hen til bordet under spejlet, for der stod en yndig lille hyrdinde af porcelæn. Skoene var forgyldte, kjolen nydelig hæftet op med en rød rose, og så havde hun guldhat og hyrdestav. Hun var dejlig. Tæt på hende stod en lille skorstensfejer, så sort som et kul, men i øvrigt også af porcelæn. Han var lige så ren og pæn som nogen anden. At han var skorstensfejer, det var jo bare noget, han forestillede. Porcelænsmaleren kunne lige så godt have gjort en prins af ham, for det var et. Der stod han med sin stige så nydeligt og med et ansigt så hvidt og rødt som en pige. Og det var egentlig en fejl, for lidt sort kunne han gerne have været. Han stod ganske nær, vi hørte inden. De var begge to stillede, hvor de stod. Og da de nu var stillede, så havde de forlovet sig. De passede jo for hinanden. De var unge folk. De var af samme porcelæn. Og begge lige skrøbelige. Tæt ved dem stod der nok en dukke, der var tre gange større. Det var en gammel kineser, som kunne nikke. Han var også af porcelæn og sagde, at han var bedstefader til den lille hyrdinde. Men det kunne han nok ikke bevise. Han påstod, at han havde magt over hende, og derfor havde han nikket til Gedebukkebens over- og undergeneral krigskommander sergeanten, der friede til den lille hyrdinde. Der får du en mand, sagde den gamle kineser. En mand, som jeg næsten tror er af mahognitræ. Han kan gøre dig til Gedebukkebens over- og undergeneral krigskommander sergeantinde. Han har hele skabet fuld af sølvtøj, for uden hvad han har i det hemmelige gemmer. Jeg vil ikke ind i det mørke skab, sagde den lille hyrdinde. Jeg har hørt sige, at han har derinde 11 porcelænskoner. Så kan du være den 12., sagde kineseren. I nat, så snart det knager i det gamle skab, skal I have bryllup,
så sandt som jeg er en kineser. Og så nikkede han med hovedet og faldt i søvn. Men den lille hørte inde græd og så på sin hjertens allerkæreste, den porcelænskorstensfejer. Jeg tror, jeg vil bede dig, sagde hun, at du vil gå med mig ud i den hvide verden, for her kunne vi ikke blive. Jeg vil alt, hvad du vil, sagde den lille skorstensfejer. Lad os straks gå. Jeg tænker nok, jeg kan ernære dig ved professionen. Bare vi var vel nede af bordet, sagde hun. Jeg bliver ikke glad, før vi er ude i den hvide verden. Og han trøstede hende og viste, hvor hun skulle sætte sin lille fod på de udskårne kanter og det forgyldte løvværk ned om bordbenet. Sin stige tog han også til hjælp, og så var de nede på gulvet. Men da de så hen til det gamle skab, var der sådan et røre. Alle de udskårne hjorte stak hovederne længere frem, rejste takkerne og drejede med halsen. Gedebukkebens over- og undergeneral krigskommandær sergeanten sprang højt i vejret og råbte over til den gamle kineser. Nu løbe de! Nu løbe de! Da blev de lidt forskrækket og sprang gesvindst op i skuffen til forhøjningen. Her lå 3-4 spilkort, som ikke var komplette, og et lille dukketeater, der var rejst op, så godt det lod sig gøre. Der blev spillet komedie, og alle damerne, både ruder og hjerter, kløver og spader, sad i første række og viftede sig med deres tulipan. Og bag ved dem stod alle knægtene og viste, at de havde hoved, både for oven og for neden, således som spillekort havde det. Komedien handlede om to, som ikke måtte få hinanden, og hørte inden græd derover, for det var ligesom hendes egen historie. Det kan jeg ikke holde ud, sagde hun. Jeg må op af skuffen. Men da de kom på gulvet og så op til bordet, så var den gamle kineser vågnet og rokkede med hele kroppen. Han var jo en klump for neden. Nu kommer den gamle kineser, skreg den lille hyrdinde, og så faldt hun lige ned på sine porcelænsknæ, så bedrøvet var hun. Jeg får en tanke, sagde skorstensfejeren. Skulle vi krybe ned i den store potpourrikrukke, der står i krogen? Der kunne vi ligge på roser og lavendler og kaste ham salt i øjnene, når han kommer. Det kan jeg ikke forslå, sagde hun. Desuden ved jeg, at gamle kineser og potpourrikrukken havde været forlovet, og der bliver altid lidt godhed tilbage, når man således har stået i forhold. Nej, der er ikke andet for, end at gå ud i den hvide verden. Har du virkelig mod til at gå med mig ud i den hvide verden? Spurgte skorstensfejeren. Har du betænkt, hvor stor den er, og at vi aldrig mere kunne komme her tilbage? Det har jeg, sagde hun. Og skorstensfejeren så ganske stivt på hende, og så sagde han, min vej går gennem skorstenen. Har du virkelig mod til at krybe med mig igennem kakkelovnen, både gennem tromlen og røret? Så kom vi ud i skorstenen, og der forstår jeg at bruge mig. Vi stiger så højt, at de ikke kunne nå os, og øverst oppe er der et hul ud til den hvide verden. Og han førte hende hen til kakkelovnsdøren. Der ser sort ud, sagde hun, men hun gik dog med ham, både gennem tromlen og gennem røret, hvor der var den bælmørke nat. Nu er vi i skorstenen, sagde han, og se, se, ovenover skinner den dejligste stjerne. Og det var en virkelig stjerne på himlen, der skinnede lige ned til dem, ligesom om den ville vise dem vejen. Og de kravlede og de krøb, en gruelig vej var det, så højt, så højt. Men han løftede og lettede, han holdt hende og viste de bedste steder, hvor hun skulle sætte sine små porcelænsfødder. Og så nåede de lige op til skorstensranden, og på den satte de sig. For de var rigtig nok trætte, og det kunne de også være. Himlen med alle sine stjerner var ovenover, og alle byens tage nedenunder. De så så vidt omkring og så langt ud i verden. Den stakkels hyrdinde havde aldrig tænkt sig det således. Hun lagde sit lille hoved op til sin skorstensfejer, og så græd hun. Så er guldet sprang af hendes livbånd. Det er alt for meget, sagde hun. Det kan jeg ikke holde ud. Verden er alt for stor. Gid jeg var igen på det lille bord under spejlet. Jeg bliver aldrig glad, før jeg er der igen. Nu har jeg fulgt dig ud til den hvide verden. Nu kan de gerne følge mig hjem igen. Der som du holder af mig. Og skorstensfejeren talte fornuftigt for hende. Talte om den gamle kineser og om gedebukkebens over- og undergeneral krigskommandærsergeanten. Men hun hulkede så grueligt og kyssede sin lille skorstensfejer, så han kunne ikke andet end føje hende, skønt det var galt. Og så kravlede de igen med stor besværlighed ned ad skorstenen, og de krøb gennem tromlen og røret, det var slet ikke rart. Og så stod de i den mørke kakkelovn. Der lurede de bag døren for at få at vide, hvorledes det stod til i stuen. Der var ganske stille. De kiggede ud. Ak, der lå midt på gulvet den gamle kineser. Han var faldet ned af bordet, da han ville efter dem, og lå slået i 3 stykker. Hele ryggen var gået i en stump, og hovedet lå trillet hen i en krog.
Gedebukkebilens overunder general krigskommander sergeanten stod, hvor han altid havde stået og tænkte over. Det er grueligt, sagde den lille hyrdinde. Gamle bedstefader er slået i stykker, og vi er skyld deri. Det kan jeg aldrig overleve. Og så vred hun sine små bitte hænder. Han kan klinkes endnu, sagde skorstensfejeren. Han kan meget godt klinkes. Vær bare ikke så heftig. Når de limer ham i ryggen og giver ham en god klinke i nakken, så vil han være så god som ny igen og kan sige os mange ubehageligheder. Tror du? Sagde hun, og så kryb de igen op på bordet, hvor de før havde stået. Se, så langt kom vi, sagde skorstensfejeren. Der kunne vi have sparet os al den ulejlighed. Bare vi havde den gamle bedste fader klinket, sagde hyrdinden, kan det være så dyrt? Og klinket blev han. Familien nød ham lime i ryggen. Han fik en god klinke i halsen. Han var så god som ny, men nikke kunne han ikke. De er nok blevet hovmodige, siden de har været slået i stykker, sagde Gedebukkebens over- og undergeneral krigskommander sergeanten. Jeg synes dog ikke, at det er noget at være så forfærdelig i dag. Skal jeg have hende, eller skal jeg ikke have hende? Og skorstensfejeren og den lille hyrdinde så så rørende på den gamle kineser. De var så bange for, at han skulle nikke, men han kunne ikke. Og det var ham ubehageligt at fortælle til den fremmede, at han havde bestandig en klinke i nakken. Og så blev de porcelænfolk sammen, og de velsignede bedstefaders klinke og holdt af hinanden, til de gik i stykker. Slut på hyrdinden og skorstensfejeren af H.C. Andersen. Denne indspilning er offentlig ejendom. Sur l'eau, de Guy de Maupassant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Sur l'eau. J'avais loué l'été dernier une petite maison de campagne au bord de la Seine, à plusieurs lieues de Paris, et j'allais y coucher tous les soirs. Je fis au bout de quelques jours la connaissance d'un de mes voisins, un homme de 30 à 40 ans, qui était bien le type le plus curieux que j'eusse jamais vu. C'était un vieux canotier, mais un canotier enragé, toujours près de l'eau, toujours sur l'eau, toujours dans l'eau. Il devait être né dans un canot, et il mourra bien certainement dans le canotage final. Un soir que nous nous promenions au bord de la Seine, je lui demandai de me raconter quelques anecdotes de sa vie nautique. Voilà immédiatement mon bonhomme qui s'anime, se transfigure, devient éloquent, presque poète. Il avait dans le cœur une grande passion, une passion dévorante, irrésistible, la rivière. « Ah !» me dit-il, « combien j'ai de souvenirs sur cette rivière que vous voyez couler là près de nous. Vous autres habitants des rues, vous ne savez pas ce qu'est la rivière. Mais écoutez un pêcheur prononcer ce mot. Pour lui, c'est la chose mystérieuse, profonde, inconnue, le pays des mirages et des fantasmagories, où l'on voit la nuit des choses qui ne sont pas, où l'on entend des bruits que l'on ne connaît point, où l'on tremble sans savoir pourquoi, comme en traversant un cimetière. Et c'est en effet le plus sinistre des cimetières, celui où l'on n'a point de tombeau. La terre est bornée pour le pêcheur, et dans l'ombre, quand il n'y a pas de lune, la rivière est illimitée. Un marin n'éprouve point la même chose pour la mer. Elle est souvent dure et méchante, c'est vrai, mais elle crie, elle hurle, elle est loyale, la grande mer. Tandis que la rivière est silencieuse et perfide, elle ne gronde pas, elle coule toujours son bruit, et ce mouvement éternel de l'eau qui coule est plus effrayant pour moi que les hautes vagues de l'océan. Des rêveurs prétendent que la mer cache en son sein d'immenses pays bleuâtres, où les noyés roulent parmi les grands poissons, au milieu d'étranges forêts et dans des grottes de cristal. La rivière n'a que des profondeurs noires où l'on pourrit dans la vase. Elle est belle pourtant quand elle brille au soleil levant et qu'elle clapote doucement entre ses berges couvertes de roseaux qui murmurent. Le poète dit en parlant de l'océan, « Ô flot, que vous savez de lugubres histoires, flot profond, redouté des mers à genoux, vous vous les racontez en montant les marées, et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées, que vous avez le soir quand vous venez vers nous. » Eh bien, je crois que les histoires chuchotées par les roseaux minces avec leurs petites voix si douces doivent être encore plus sinistres que les drames lugubres racontés par les hurlements des vagues. Mais puisque vous me demandez quelques-uns de mes souvenirs, je vais vous dire une singulière aventure qui m'est arrivée ici, il y a une dizaine d'années. J'habitais comme aujourd'hui la maison de la mère Lafont, et un de mes meilleurs camarades, Louis Bernet, qui a maintenant renoncé au canotage, à ses pompes et à son débraillé pour entrer au Conseil d'État, était installé au village de C, 2 lieues plus bas. Nous dînions tous les jours ensemble, tantôt chez lui, tantôt chez moi. Un soir, comme je revenais tout seul et assez fatigué, traînant péniblement mon gros bateau, un océan de 12 pieds, dont je me servais toujours la nuit, je m'arrêtai quelques secondes pour reprendre haleine auprès de la pointe des roseaux, là-bas, 200 mètres environ avant le pont du chemin de fer. Il faisait un temps magnifique. La lune resplendissait, le fleuve brillait, l'air était calme et doux.
Cette tranquillité me tenta, je me dis qu'il ferait bien bon fumer une pipe en cet endroit. L'action suivit la pensée, je saisis mon ancre et la jetai dans la rivière. Le canot, qui redescendait avec le courant, fila sa chaîne jusqu'au bout, puis s'arrêta. Et je m'assis à l'arrière sur ma peau de mouton, aussi commodément qu'il me fut possible. On n'entendait rien. Rien. Parfois seulement, je croyais saisir un petit clapotement, presque insensible de l'eau contre la rive, et j'apercevais des groupes de roseaux plus élevés, qui prenaient des figures surprenantes et semblaient par moments s'agiter. Le fleuve était parfaitement tranquille, mais je me sentis émue par le silence extraordinaire qui m'entourait. Toutes les bêtes, grenouilles et crapauds, ces chanteurs nocturnes des marécages se taisaient. Soudain, à ma droite, contre moi, une grenouille coassa. Je tressaillis, elle se tut. Je n'entendis plus rien, et je résolus de fumer un peu pour me distraire. Cependant, quoique je fusse un culotteur de pipe renommé, je ne pus pas. Dès la seconde bouffée, le cœur me tourna et je cessai. Je me mis à chantonner. Le son de ma voix m'était pénible. Alors, je m'étendis au fond du bateau et je regardai le ciel. Pendant quelque temps, je demeurai tranquille, mais bientôt, les légers mouvements de la barque m'inquiétèrent. Il me sembla qu'elle faisait des embarquées gigantesques, touchant tour à tour les deux berges du fleuve, puis je crus qu'un être ou qu'une force invisible l'attirait doucement au fond de l'eau et la soulevait ensuite pour la laisser retomber. J'étais ballotté comme au milieu d'une tempête, j'entendis des bruits autour de moi, je me dressai d'un bond, l'eau brillait. Tout était calme. Je compris que j'avais les nerfs un peu ébranlés, et je résolus de m'en aller. Je tirai sur ma chaîne, le canot se mit en mouvement, puis je sentis une résistance, je tirai plus fort, l'ancre ne vint pas. Elle avait accroché quelque chose au fond de l'eau et je ne pouvais la soulever. Je recommençai à tirer, mais inutilement. Alors, avec mes avirons, je fis tourner mon bateau et je le portai en amont pour changer la position de l'ancre. Ce fut en vain. Elle tenait toujours. Je fus pris de colère et je secouai la chaîne rageusement. Rien ne remua. Je m'assis découragé et je me mis à réfléchir sur ma position. Je ne pouvais songer à casser cette chaîne ni à la séparer de l'embarcation, car elle était énorme et rivée à l'avant dans un morceau de bois plus gros que mon bras. Mais comme le temps demeurait fort beau, je pensais que je ne tarderais point, sans doute, à rencontrer quelques pêcheurs qui viendraient à mon secours. Ma mésaventure m'avait calmé. Je m'assis et je pus enfin fumer ma pipe. Je possédais une bouteille de rhum, j'en bus deux ou trois verres et ma situation me fait rire. Il faisait très chaud, de sorte qu'à la rigueur je pouvais, sans grand mal, passer la nuit à la Belle Étoile. Soudain, un petit coup sonna contre mon bordage. Je fis un soubresaut et une sueur froide me glaça des pieds à la tête. Ce bruit venait sans doute de quelques bouts de bois entraînés par le courant. Mais cela avait suffi et je me sentis envahi de nouveau par une étrange agitation nerveuse. Je saisis ma chaîne et je me raidis dans un effort désespéré. L'ancre tint bon. Je me rassis, épuisé. Cependant, la rivière s'était peu à peu couverte d'un brouillard blanc très épais qui rampait sur l'eau fort bas. De sorte que, en me dressant debout, je ne voyais plus le fleuve, ni mes pieds, ni mon bateau, mais j'apercevais seulement les pointes des roseaux, puis, plus loin, la plaine toute pâle de la lumière de la lune, avec de grandes taches noires qui montaient dans le ciel, formées par des groupes de peupliers d'Italie. J'étais comme enseveli jusqu'à la ceinture dans une nappe de coton d'une blancheur singulière, et il me venait des imaginations fantastiques. Je me figurais qu'on essayait de monter dans ma barque que je ne pouvais plus distinguer, et que la rivière, cachée par ce brouillard opaque, devait être pleine d'êtres étranges qui nageaient autour de moi. J'éprouvais un malaise horrible. J'avais les tempes serrées, mon cœur battait à m'étouffer, et, perdant la tête, je pensais à me sauver à la nage. Puis aussitôt cette idée me fit frissonner d'épouvante. Je me vis perdu, allant à l'aventure dans cette brume épaisse, me débattant au milieu des herbes et des roseaux que je ne pourrais éviter, râlant de peur, ne voyant pas la berge, ne retrouvant plus mon bateau, et il me semblait que je me sentirais tiré par les pieds tout au fond de cette eau noire. En effet, comme il m'eût fallu remonter le courant au moins pendant 500 mètres avant de trouver un point libre d'herbe et de joncs où je puisse prendre pied, il y avait pour moi 9 chances sur 10 de ne pouvoir me diriger dans ce brouillard et de me noyer, quelque bon nageur que je fusse. J'essayais de me raisonner. Je me sentais la volonté bien ferme de ne point avoir peur, mais il y avait en moi autre chose que ma volonté, et cette autre chose avait peur. Je me demandais ce que je pouvais redouter. Mon moi brave railla mon moi poltron, et jamais aussi bien que ce jour-là, je ne saisis l'opposition des deux êtres qui sont en nous, l'un voulant, l'autre résistant, et chacun l'emportant tour à tour. Cet effroi bête et inexplicable grandissait toujours et devenait de la terreur. Je demeurais immobile, les yeux ouverts, l'oreille tendue et attendant. Quoi, je n'en savais rien, mais ce devait être terrible. Je crois que si un poisson se fût avisé de sauter hors de l'eau, comme cela arrive souvent, il n'en aurait pas fallu davantage pour me faire tomber raide, sans connaissance. Cependant, par un effort violent, je finis par ressaisir à peu près ma raison qui m'échappait.
Je pris de nouveau ma bouteille de rhum et je bus à grands traits. Alors une idée me vint, et je me mis à crier de toutes mes forces en me tournant successivement vers les quatre points de l'horizon. Lorsque mon gosier fut absolument paralysé, j'écoutais. Un chien hurlait, très loin. Je bus encore, et je m'étendis tout de mon long au fond du bateau. Je restai ainsi peut-être une heure, peut-être deux, sans dormir, les yeux ouverts, avec des cauchemars autour de moi. Je n'osais pas me lever, et pourtant je le désirais violemment. Je remettais de minute en minute. Je me disais « Allons, debout !» et j'avais peur de faire un mouvement. À la fin, je me soulevais avec des précautions infinies, comme si ma vie eût dépendu du moindre bruit que j'aurais fait, et je regardais par-dessus le bord. Je fus ébloui par le plus merveilleux, le plus étonnant spectacle qu'il soit possible de voir. C'était une de ces fantasmagories du pays des fées, une de ces visions racontées par les voyageurs qui reviennent de très loin et que nous écoutons sans les croire. Le brouillard qui, 2 heures auparavant, flottait sur l'eau, s'était peu à peu retiré et ramassé sur les rives. Laissant le fleuve absolument libre, il avait formé sur chaque berge une colline ininterrompue, haute de 6 ou 7 mètres, qui brillait sous la lune avec l'éclat superbe des neiges. De sorte qu'on ne voyait rien autre chose que cette rivière lamée de feu entre ces deux montagnes blanches. Et là-haut, sur ma tête, s'étalait pleine et large, une grande lune illuminante au milieu d'un ciel bleuâtre et laiteux. Toutes les bêtes de l'eau s'étaient réveillées, les grenouilles coassaient furieusement, tandis que d'instant en instant, tantôt à droite, tantôt à gauche, j'entendais cette note courte, monotone et triste, que jette aux étoiles la voix cuivrée des crapauds. Chose étrange, je n'avais plus peur. J'étais au milieu d'un paysage tellement extraordinaire que les singularités les plus fortes n'eussent pu m'étonner. Combien de temps cela dura-t-il, je n'en sais rien, car j'avais fini par m'assoupir. Quand je rouvris les yeux, la lune était couchée, le ciel plein de nuages. L'eau clapotait lugubrement, le vent soufflait, il faisait froid, l'obscurité était profonde. Je bus ce qui me restait de rhum, puis j'écoutais en grelottant le froissement des roseaux et le bruit sinistre de la rivière. Je cherchais à voir, mais je ne pus distinguer mon bateau, ni mes mains elles-mêmes, que j'approchais de mes yeux. Peu à peu, cependant, l'épaisseur du noir diminua. Soudain, je crus sentir qu'une ombre glissait tout près de moi. Je poussai un cri. Une voix répondit. C'était un pêcheur. Je l'appelai, il s'approcha et je lui racontai ma mésaventure. Il mit alors son bateau bord à bord avec le mien, et tous les deux nous tirâmes sur la chaîne. L'ancre ne remua pas. Le jour venait, sombre, gris, pluvieux, glacial. Une de ces journées qui vous apportent des tristesses et des malheurs. J'aperçus une autre barque, Nula et Lame. L'homme qui la montait unit ses efforts aux nôtres. Alors, peu à peu, l'ancre céda. Elle montait, mais doucement, doucement, et chargée d'un poids considérable. Enfin, nous aperçûmes une masse noire, et nous la tirâmes à mon bord. C'était le cadavre d'une vieille femme qui avait une grosse pierre au cou. Fin de Sur l'eau, par Guy de Maupassant. Enregistré par Nadaillet. Über die verfeinerten Begriffe bei Justus Möser. Read in German. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Über die verfeinerten Begriffe. Mein Müller spielte mir gestern einen recht artigen Streich, indem er zu mir ins Zimmer kam und sagte, es müssen 4 Stück metallene Nüsse in die Puller und Pullerstücke gegen die Kruge gemacht werden. Auch haben alle Scheiben, Büchsen, Bolten und Splinten eine Verbesserung nötig. Der eine eiserne Pfahlhake mit der Hinterfeder ist nicht mehr zu gebrauchen. Und das Kreitau? So spreche er doch Deutsch, mein Freund. Ich höre wohl, dass von seiner Windmühle die Rede ist. Aber ich bin kein Mühlenbaumeister, der die 1000 Kleinigkeiten, so zu einer Mühle gehören, mit Namen kennet. Hier fing der Schalk an zu lachen und sagte mit einer recht witzigen Gebärde, machte es doch unser Herr Pfarrer am Sonntage ebenso. Er redete in lauter Kunstwörtern, wobei uns armen Leuten Hören und Sehen verging. Ich dächte, er täte besser, wenn er wie ich seiner Gemeine gutes Mehl lieferte und die Kunstwörter für die Bauverständigen sparte. »Wie, mein Freund«, fing der Pfarrer lächelnd an, der, ohne dass ihn der Müller gesehen hatte, im Fenster stand, aber dieser machte sich geschwind aus dem Staube, und so ging die Rede unter uns beiden an, worin der Pfarrer,
welcher ein sehr vernünftiger Mann war, dem Müller wirklich recht gab, ob er gleich dafür hielt, dass er selbst gegen die von demselben angegebene Regel nicht gefehlt und seiner Gemeine etwas vorgetragen hätte, was ihren Begriffen nicht angemessen wäre. Wie aber ein Wort so das andere holte, so kamen wir endlich auf die jetzt allgemein herrschende Verfeinerung der Begriffe auf die Frage, ob solche nicht in ihrer Art ein ebenso solches Übel als die Weiland beliebte Empfindsamkeit werden würde. Und sie wollten es nicht billigen, hob der Pfarrer an, wenn unsere Philosophen in das Innerste der Natur dringen, jeden Begriff bis in seine Quelle verfolgen, hier die wirkenden Kräfte aufsuchen, solche mit Namen bezeichnen und das Unsichtbare der Natur gleichsam zum Anschauen bringen? Sie wollten es nicht gut finden, dass unsere Physiognomisten in unendlichen bisher unbemerkten Zügen die Abdrücke unseres Charakters finden und damit unsere Erkenntnisse bereichern, dass unsere Psychologisten alle Töne und Kräfte der Seele unterscheiden und den Maßstab ans Unendliche legen und dass endlich unsere Sittenlehrer die unzähligen Wendungen des menschlichen Herzens in Klassen ordnen und die chaotische Masse der dunklen Begriffe zu lauter Deutlichen erheben. Das kann ich freilich wohl nicht missbilligen, war meine Antwort, solange solches für Bauverständige und nicht für solche geschieht, die nun endlich das Mehl erwarten, ohne sich um die Nüsse, Poller und Splinten zu bekümmern. Aber mich dünkt, die wenigsten unter den Schriftstellern, welche jetzt für das Publikum schreiben, beweisen diese Mäßigung. Auch die Besten unter ihnen schreiben nicht mehr vor das gemeine Auge. Ihre Worte sind nach ihrer zu scharfen Einsicht gestimmt. Ihre Begriffe sind zu tief aus der Sache geschöpft. Sie beziehen sich auf Verhältnisse, die nur den Baumeistern bekannt sind, und es kömmt mir oft so vor, als wenn sie durch ein Vergrößerungsglas arbeiteten und die Dinge in einem ganz anderen Lichte, in einem so außerordentlichen Verhältnisse sehen, worin sie sonst niemand erblickt. Man kann doch, wenn man sich unterrichten, erbauen oder vergnügen will, nicht immer auch sein Vergrößerungsglas vor sich haben. Oder, wenn man krank ist, den feinen Zergliederer dem natürlichen Arzte vorziehen. Die natürliche Folge jenes Verfahrens ist, dass sie auch ihre Empfindungen erhöhen und da jauchzen und heulen, wo ein anderer ehrlicher Mann, der das nicht sieht, was sie sehen, ganz gleichgültig bleibt. Ja, ich kenne ihrer viele, die durch die neu entdeckten Ähnlichkeiten und Verhältnisse in dem Unendlichen der Natur in eine für den gemeinen Leser ganz unbegreifliche Schwärmerei versetzt werden. Die Wissenschaft sollte meiner Meinung nach für den Meister und die Frucht derselben für das allgemeine Beste sein. Mir ist das Resultat einer großen Geistesarbeit und zum Beispiel der Gedanke, das Einweihungsfest der neuen katholischen Kirche in Berlin mit dem Gesange »Wir glauben alle an einen Gott« etc. anzufangen lieber und lehrreicher, auch in seiner Stelle schöner und besser als die feinste Zergliederung einer menschlichen Tugend. Wenn aber, fiel hier der Pfarrer ein, die feinsten Wahrheiten populär gemacht werden können, oh, sagte ich, wo das geschehen kann, da höret mein Widerspruch auf, aber es ist gegen die Natur der Sache. Unendlich kleinen Teilchen und unendlich feinen Unterschieden Größe und Farbe zu geben, dass sie ein jeder sehen und empfinden kann. Außer dem engen Kreise der Wissenschaften verwirrt man nur damit den gesunden Menschenverstand. Die ganze Behandlung einer Sache und die zu deren Vortrag gewidmete Sprache wird dadurch entweder zu scharf bestimmt oder zu mannigfaltig, um sie zu seinen ordentlichen Bedürfnissen zu gebrauchen. Es geht ja selten wie unseren fünf Sinnen. Wenn sie schärfer empfinden, als es für unsere Gesundheit und Bequemlichkeit gut ist. Das ganze Reich des Unendlichen, was vor unseren Sinnen versteckt liegt, ist überdem das Feld der Spekulation und Systeme. Jeder legt hier sein eigenes an, bestimmt danach seine Worte oder erfindet für seine Hypothese besondere Zeichen,
und wann die gemeine Menschensprache damit überladen wird, so entsteht daraus, eben wie aus einer Menge zu vielerlei Münzen, Beschwerde und Verwirrung. Man unterscheidet, wo man nicht unterscheiden sollte, und wird spitzfindig, anstatt brauchbar zu werden. Oder ein Mensch versteht den anderen nicht mehr, und unserer jetzigen Sprache wird es wie der ehemaligen Scholastischen ergehen, die durch ihre Feinheit verunglückt ist, oder sie wird der gotischen Schnitzelei ähnlich werden, welche den Mangel der Größe ersetzen sollte. Sehe ich nun weiter auf die Menge derjenigen, die in Raphaels Manier arbeiten, ohne Raphaels Geist zu haben? Oh, der Müller soll recht haben, schloss mein Freund. Das Couteau soll für die Kunstverständigen bleiben. Wir wollen uns an sein Mehl halten. End of Über die verfeinerten Begriffe bei Justus Möser. A Satana by Giosuè Carducci, read in Italian by Liber on the 27th of May 2020. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. A Satana di Giosuè Carducci. A te dell'essere principio immenso, materia e spirito, ragione e senso, mentre nei calici il vin scintilla, siccome l'anima nella pupilla, mentre sorridono la terra e il sole, si ricambiano d'amor parole, e corre un fremito di mene arcano da monti e palpita fecondo il piano. A te disfrenasi il verso ardito, te invoco, Satana, re del convito. Via l'aspersorio, prete, il tuo metro. No, prete, Satana, non torna indietro. Vedi la ruggine rode a Michele il brando mistico, ed il fedele spennato arcangelo cade nel vano. Ghiacciato è il fulmine a Geova in mano, meteore pallide, pianeti spenti, piovono gli angeli dai firmamenti, nella materia che mai non dorme, re dei fenomeni, re delle forme, sol vive Satana, ei tien l'impero nel lampo tremulo d'un occhio nero, over che languido sfugga e resista, od acre ed umido provochi, insista. Brilla de grappoli nel lieto sangue, per cui la rapida gioia non langue, che la fuggevole vita ristora, che il dolor proroga, che amor ne incora. Tu spiri, o Satana, nel verso mio, se dal sen rompemi, sfidando il dio dei rei pontefici, dei re cruenti, e come fulmine scuoti le menti, a te, a Gramainio, Adone, Astarte, e marmi, vissero, e tele, e carte, quando le ioniche aure serene, beò la Venere a Nadiomene, a te del Libano fremean le piante dell'alma cipride, risorto amante. A te ferveano le danze, i cori, a te i virginei candidi amori, tra le odorifere palme di dume, dove biancheggiano le ciprie spume. Che val, se barbaro il Nazareno furor dell'agapi dal rito osceno, con sacra fiaccola i templi tarse e i segni argolici a terra sparse. Te accolse profugo tra gli dèi lari la plebe memore nei casolari, quindi un femmineo sen palpitante empiendo fervido nume d'amante, la strega pallida d'eterna cura volge a soccorrere l'egra natura. Tu all'occhio immobile dell'alchimista, tu dell'indocile mago alla vista del chiostro torpido, oltre i cancelli riveli fulgi di cieli novelli. Alla Tebaide
tene le cose fuggendo il monaco triste e s'ascose. O dal tuo tramite alma divisa, benigno è Satana, ecco Eloisa. In vanti maceri nell'aspro sacco, il verso è in mormora di maro e flacco, tra la davidica nenia ed il pianto. E forme delfiche a te d'accanto, rose nell'orrida compagnia nera, mena licoride, mena glicera. Ma d'altre immagini d'età più bella, talor si popola l'insonne cella, ei dalle pagine di Livio ardenti tribuni, consoli, turbe frementi, sveglia e fantastico dita l'orgoglio, te spinge o monaco sul Campidoglio, e voi che il rabido rogo non strusse, voci fatidiche, Wycliffe ed Usse, a Laura il vigile grido mandate, s'innova il secolo, piena è l'etate, e già tremano mitre corone, dal chiostro brontola la ribellione, e pugna e predica sotto la stola di fra Girolamo Savonarola. Gittò la tonaca Martin Lutero, gitta i tuoi vincoli, uman pensiero, e splendi e folgora di fiamme cinto, materia innalzati, Satana vinto. Un bello e orribile mostro si sferra, corre gli oceani, corre la terra, corrusco e fumido come i vulcani, i monti supera, divora i piani, sorvola i baratri, poi si nasconde per antri incogniti, per vie profonde, ed esce indomito di lido in lido, come di turbine manda il suo grido, come di turbine l'alito spande, ei passa o popoli, Satana il grande. Passa benefico, di loco in loco, sull'infrenabile carro del fuoco. Salute, o Satana, o ribellione, o forza vindice della ragione. Sacri a te salgano gli incensi e i voti. Hai vinto il Geova dei sacerdoti. End of A Satana by Josué Carducci. This recording is in the public domain. Caffettiere fisa Olofo by Giuseppe Gioacchino Belli, read in romanesco for LibriVox.org by Liber on the 28th of May 2020. L'omini desto munno so li stesso che vaghi de caffè nel macinino. Uno prima, uno dopo, e un'altra appresso, tutti quanti però vanno a un destino. Spesso mutano sito e caccia spesso il vago grosso e il vago piccinino, e s'incarseno tutti in su l'ingresso del ferro che li sfragna in polverino. E l'omine a così vive nel mondo mistico, sticati per mano della sorte che se li gira tutti intorno, e muovendosi ognuno piano forte, senza capirlo mai, calino a fondo per cascarne la gola della morte. End of Caffettiere Fisolofo by Giuseppe Gioacchino Belli. This recording is in the public domain. La damigella di Scalot, from number 82 of Il Novellino, le 100 novelle antiche, by Anonymous Florentine of the 13th century, read in Italian by Liber on the 31st of May 2020. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. La damigella di Scalot. Qui conta come la damigella di Scalot morì per amore di Lancialotto de Lac. Una figliuola d'un grande varvassore si amò Lancialotto de Lac oltre misura, ma elli non le voleva donare suo amore,
imperciò che egli l'aveva donato alla reina Ginevra. Tanto amò costei Lancialotto ch'ella ne venne alla morte e comandò che quando sua anima fosse partita dal corpo, che fosse arredata una ricca navicella coperta d'uno vermiglio sciamito, con un ricco letto ivi entro, con ricche e nobili coverture di seta, ornato di ricche pietre preziose, e fosse il suo corpo messo in questo letto, vestito di suoi più nobili vestimenti, e con bella corona in capo, ricca di molto oro e di molte ricche pietre preziose, e con ricca cintura e borsa. Ed in quella borsa avea una lettera che era dello infrascritto tenore. Ma in prima, diciamo, di ciò che va innanzi la lettera, la damigella morì di mal d'amore, e fu fatto di lei ciò che disse. La navicella senza vela fu messa in mare con la donna. Il mare la guidò a Camelot e ristette alla riva. Il grido fu per la corte, i cavalieri e baroni dismontaro dei palazzi, e lo nobile re Artù vi venne e maravigliavasi forte, che era senza niuna guida. Il re entrò dentro, vide la damigella e l'arnese, fe aprire la borsa, trovaro quella lettera, fecela leggere e dicea così: «A tutti i cavalieri della tavola ritonda, manda salute questa damigella di Scalot, siccome alla miglior gente del mondo. E se voi volete sapere per ch'io a mio fine sono venuta, si è per lo migliore cavaliere del mondo e per lo più villano, cioè monsignore messer Lancialotto de Lac, che già non seppi tanto pregare d'amore che gli avesse di me mercede. E così lassa sono morta per bene amare, come voi potete vedere.» End of La damigella di Scalot, from Il novellino, le 100 novelle antiche. This recording is in the public domain. Si fosse foco, by Cecco Angiolieri. Read in Italian for LibriVox.org by Liber on the 31st of May 2020. Si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempestarei, si fosse acqua i l'annegherei, si fosse Dio manderei l'en profondo. Si fosse papa sarei allor giocondo, che tutti i cristiani imbrigherei. Si fosse imperator, sa che farei? A tutti mozzarei lo capo a tondo. Si fosse morta, andarei da mio padre. Si fosse vita, fuggirei da lui. Similemente faria di mia madre. Si fosse cieco, come sono e fui, torrei le donne giovani e le giadre, e vecchie laide lasserei altrui. End of poem Si fosse foco by Cecco Angiolieri. This recording is in the public domain. Carmen Fifth by Gaius Valerius Catullus. Read in Latin for LibriVox.org by Liber on the 26th of May 2020. Gaius Valerius Catullus, Carmen Quintum. Vivamus mea lesbi atque amemus, rumoresque senum severiorum omnes unius estimemus assis. Soles hoc idere tredire possunt, nobis cum semelocidit brevis lux, nox est perpetuna dormienda, dami pasia mille, dein decentum, dein mille altera, dein secunda centum, deindusque altera mille, dein decentum,
tein cum milia multa fecerimus, conturbabimus illa nesciamus, aut nequis malus invidere possit, cum tantum sciat esse basiorum. End of poem. This recording is in the public domain. Ode 11th, from the first book of Odes, by Horace, read in Latin for LibriVox.org by Liber on the 26th of May 2020. Quintus Horatius Flaccus, Liber Primus, Carmen Undecimum. Tu ne quae sieri, scire nefas, quemmi, quem tibi, finem dii tederint, Leuconoe, nec Babylonios temptaris numeros. Ut melius quid quiderit pati, seu pluris siem es, seu tribuit Jupiter ultimam, quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare turrenum, sapias vina liquescit spatio brevi, spem longam reseces, dum loquimur fugerit invidaitas carpe diem, quam minimum credula postero. End of poem. This recording is in the public domain. Stabat Mater by Jacopone da Todi, read in Latin by Liber on the 31st of May 2020. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem, contristantem et dolentem, per transivit gladius. So quam tristis et afflicta fuit illa benedicta mater unigeniti, quae merebat et dolebat et tremebat cum videbat nati penas incliti. Quis est homo qui non fleret Christi matrem si videret, in tanto supplicio, quis posset non contristari pia matrem contemplari dolentem cum filio? Pro peccatis sue gentis vidit Iesum in tormentis et flagellis sub titum, vidit suum dulcem natum morientem desolatum, dum emisit spiritum. Eia mater fons amoris, me sentire vim doloris, facut tecum lugeam, facut ardeat cor meum, min amando Christum Deum, ut sibi complaceam, sancta mater istud agas crucifixi fige plagas, cordi meo valide, tui nati vulnerati, tam dignati pro me pati, penas mecum divide. Fac me vere tecum flere, crucifixo condolere, donec ego vixero,
Iuxta crucem tecum stare, te libenter sociare in plancto desidero, Virgo virginum preclara, miam non sis amara, fac me tecum plangere, facut portem Christi mortem, passionis eius sortem, et plagas recolere, fac me plagis vulnerari, cruce ac inebriari, ob amorem filii, inflammatus et accensus, per te Virgo sim defensus in die judicii. Fac me cruce custodiri, morte Christi premuniri, con foveri gratia. Quando corpus morietur, facut anime donetur paradisi gloria. Amen. End of Stabat Mater by Jacopone da Todi. This recording is in the public domain. Nur Süden by Michel Lenz, read in Luxembourgish for LibriVox.org by Sonja. Nur Süden. Kein Blümchen mehr Wiese flower, kein Halm weide Land, den Himmel wehe grohe flower, am Böschten hierischt Wand. Am Trendel danzend wirlich blieder, dei fahlen iverall, weht Mönchen drehm a Sturm a Wieder, an bläscht Ros as Verfall. An Schmulmisch zederem no Süden, fortgehdet ohni rascht, dofen sie Sonneschein a Frieden an hierem warmen Ascht. Du Mönchenherz, wo as dei Süden, dass du dohin och fleis, wo findst du mol emol Frieden, so lang as du nach Schleis. End of poem. This recording is in the public domain. Paweł i Gaweł by Aleksander Fredro. Read in Polish for LibriVox.org by Piotr Natter. Paweł i Gaweł w jednym stali domu, Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu, Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju, to pies, to zając. Między stoły, stołki gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, waćpan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł, wolnoć Tomku, w swoim domku. Cóż było mówić, Paweł ani pisnął, wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk puk, zamknięte, spogląda przez dziurę i widzi, cóż tam, cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co waćpan robisz? Ryby sobie łowię. Ależ mo spanie, mnie kapie po głowie. A Paweł na to, wolnoć Tomku w swoim domku. Z tej to opowiastki morał w tym sposobie. Jak ty komu, tak on tobie. End of Paweł i Gaweł. This recording is in the public domain. Sachem by Henryk Sienkiewicz. Read in Polish by Piotr Natter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. W mieście Antylopie, położonym nad rzeką tegoż nazwiska w stanie Teksas, śpieszył kto żyw na przedstawienie cyrkowe. Zajęcie mieszkańców było tem większe, że od czasu założenia miasta pierwszy raz zjechał do niego cyrk tancerek, minstreli i linochodów. Miasto było niedawne. 15 lat temu nie tylko nie stał tu ani jeden dom, ale w całej bliższej okolicy nie było białych. Natomiast w widłach rzeki, na tym samym miejscu, na którym stoi Antylopa, wznosiła się osada indyjska zwana Ciawatta. Była to stolica czarnych wężów, którzy w swoim czasie dali się tak we znaki granicznym osadom niemieckim, Berlinowi, Gründenau i Harmonii, że osadnicy dłużej nie mogli wytrzymać.
Indianie bronili wprawdzie tylko swego terytorium, które rząd stanowy Teksasu przyznał im na wieczne czasy najuroczystszymi traktatami, ale cóż to mogło obchodzić kolonistów z Berlina, Gründenau i Harmonii? Pewnym jest, że odbierali oni czarnym wężom ziemię, wodę i powietrze, ale natomiast wznosili cywilizację. Czerwonoskórzy zaś okazywali im wdzięczność na swój sposób, to jest zdzierając im skalpy z głów. Taki stan rzeczy nie mógł trwać. Osadnicy więc z Berlina, Gründenau i Harmonii zebrali się pewnej nocy księżycowej w liczbie 400 i wezwawszy na pomoc Meksykanów z Lahora, napadli na uśpioną Ciawattę. Triumf dobrej sprawy był zupełny. Ciawatta została spaloną, a mieszkańcy bez różnicy wieku i płci w pień wycięci. Ocalały tylko małe oddziałki wojowników, które w tym czasie wyszły na łowy. Z samego miasta nie ocalił się nikt, głównie dlatego, że miasto leżało w widłach rzeki, która, jak zwykle na wiosnę, rozlawszy, otoczyła osadę nieprzebytą tonią wód. Ale toż samo widlaste położenie, które zgubiło Indian, podobało się Niemcom. Z wideł źle uciekać, ale dobrze się w nich bronić. Dzięki tej myśli zaraz z Berlina, Gründenau i Harmonii rozpoczęła się emigracja do źródeł, w których też w mgnieniu oka, na miejscu dzikiej Ciawatty, powstała ucywilizowana antylopa. W 5 lat liczyła ona 2000 mieszkańców. 6 roku znaleziono z drugiej strony wideł kopalnię żywego srebra, którego eksploatacja podwoiła liczbę mieszkańców. W 7 roku z mocy prawa Lynch powieszono na placu miejskim 19 ostatnich wojowników z pokolenia czarnych wężów, schwytanych w pobliskim lesie umarłych. I odtąd nic nie stało na zawadzie rozwojowi antylopy. W mieście wychodziły 2 tagblaty i 1 Montax Review. Kolej żelazna łączyła je z Rio del Norte i San Antonio. Na Opuncia Gasse wznosiły się 3 szkoły, z tych jedna wyższa. Na placu, na którym powieszono ostatnich czarnych wężów, zbudowano zakład filantropijny. Pastorowie w kościołach uczyli co niedziela miłości bliźniego, poszanowania cudzej własności i innych cnót potrzebnych ucywilizowanemu społeczeństwu. Pewien przejezdny prelegent miał nawet raz na Kapitolu odczyt o prawach narodów. Bogatsi mieszkańcy przebąkiwali o potrzebie założenia uniwersytetu, do czego i rząd stanowy musiałby się przyczynić. Mieszkańcom dobrze się działo. Handel żywym srebrem, pomarańczami, jęczmieniem i winem przynosił im znakomite zyski. Byli uczciwi, rządni, pracowici, systematyczni, otyli. Kto by w późniejszych czasach odwiedził już kilkunastotysięczną antylopę, ten by w bogatych kupcach miejscowych nie poznał tych niemiłosiernych wojowników, którzy 15 lat temu spalili Ciawattę. Dzień schodził im po sklepach, warsztatach, biurach, wieczory spędzali w piwiarni pod złotym słońcem przy ulicy Grzechotników. Słuchając tych głosów, trochę powolnych i gardłowych, tych Mahlzeit, Mahlzeit, tych flegmatycznych No ja wissen sie Herr Müller, ist das aber möglich? Tych dźwięków kufli, szumu piwa, tych plusków przelanej piany na podłogę, widząc ten spokój, powolność, patrząc na te filisterskie, zalane tłuszczem twarze, na te rybie oczy, można by mniemać, iż się jest w jakiej piwiarni w Berlinie lub w Monachium, nie zaś na zgliszczach Ciawatty. Ale w mieście wszystko już było ganz gemütlich i o zgliszczach nikt nie myślał. Tego wieczora ludność śpieszyła się oto do cyrku. Raz dlatego, że po twardej pracy rozrywka jest rzeczą równie godziwą jak przyjemną, powtórę, że mieszkańcy dumni byli z jego przyjazdu. Wiadomo, że cyrki nie zjeżdżają do byle mieściny. Przybycie więc trupy Honorable M. Deana stwierdzało poniekąd wielkość i znaczenie antylopy. Była jednak i trzecia, a może najważniejsza przyczyna ogólnej ciekawości. Oto numer 2 programu mówił co następuje. Spacer na drucie zawieszonym na 15 stóp nad ziemią z towarzyszeniem muzyki wykona słynny gimnastyk Czerwony Sęp, Sachem, wódz Czerwonych Wężów, ostatni potomek królów pokolenia i ostatni z pokolenia. 1. Spacer, 2. Skoki antylopy, 3. Taniec i pieśń śmierci. Jeżeli gdzie, to w antylopie ten Sachem mógł obudzić najwyższe zajęcie. Honorable M. Dean opowiadał pod złotym słońcem, iż przed 15 laty w przejeździe do Santa Fe znalazł na Planos de Tornado umierającego starego Indianina z 10-letnim chłopakiem. Stary umarł istotnie z ran i wycieńczenia. Przed śmiercią jednak opowiedział, iż młody chłopiec był synem zabitego Sachema Czarnych Wężów i następcą jego godności. Trupa przygarnęła sierotę, który z czasem stał się pierwszym jej akrobatą.
Zresztą Honorable M. Dean dopiero pod Złotym Słońcem dowiedział się, że antylopa była niegdyś ciawattą i że słynny linochód będzie się popisywał na grobach ojców. Wiadomość ta wprowadziła dyrektora w doskonały humor, mógł bowiem teraz na pewno liczyć na Great Attraction, byle umiał tylko dobrze efekt wyzyskać. Rozumie się, że filistry z antylopy cisnęli się do cyrku, aby importowanym z Niemiec żonom i synom, którzy ani razu w życiu nie widzieli Indianina, pokazać ostatniego z czarnych wężów i powiedzieć: patrzcie, oto takich w pień wyrżnęliśmy przed lat 15. Ach, herje, miło jest słyszeć taki okrzyk podziwu zarówno z ust Amalsien, jak i małego Fryca. W całym też mieście powtarzano bez ustanku: Sachem, Sachem. Dzieci od rana zaglądały przez szpary w deskach z twarzami rozciekawionymi i przerażonymi zarazem. Starsi zaś chłopcy, ożywieni już bardziej wojowniczym duchem, wracając ze szkoły maszerowali groźnie, sami nie wiedząc dlaczego to robią. Godzina 8 wieczór. Noc cudna, pogodna, gwiaździsta. Powiew zza miasta przynosi zapachy gajów pomarańczowych, które w mieście mieszają się z zapachem słodu. W cyrku bije łona światła. Ogromne, smolne pochodnie zatknięte przed główną bramą palą się i kopcą. Powiew chwieje pióropuszami dymu i jaskrawego płomienia, który oświeca ciemne kontury budowli. Jest to świeżo wzniesiona szopa drewniana, okrągła, ze śpiczastym dachem i z gwiaździstą amerykańską chorągwią na szczycie. Przed bramą tłumy, które nie mogły się dostać lub nie miały za co kupić biletów, przypatrują się wozom trupy, a głównie płóciennej zasłonie wielkich drzwi wchodowych, na której wymalowana jest bitwa białych z czerwonoskórymi. W chwilach, w których zasłona się uchyla, widać oświecone wnętrze bufetu z setkami kufli szklannych na stole. Ale oto ściągają zasłonę na dobre i tłum wchodzi. Puste przejścia między ławkami poczynają tętnić krokami ludzkimi i wkrótce ciemna, ruchliwa masa pokrywa wszystkie przejścia od góry do dołu. W cyrku widno jak w dzień, bo chociaż nie zdołano przeprowadzić do niej rur gazowych, to natomiast olbrzymi żyrandol złożony z 50 lamp naftowych oblewa arenę i widzów potokami światła. W tych blaskach widać opasłe, przechylone w tył dla folgi pod bródką głowy piwoszów, młode twarze kobiece i ślicznie zdziwione buzie dziecinne, których oczy omal nie wychodzą na wierzch z ciekawości. Zresztą wszyscy widzowie mają miny ciekawe, zadowolnione i głupie, jak zwykle publiczność cyrkowa. Wśród szmeru rozmów przerywanych okrzykami "Frisch Wasser! Frisch Bier!" wszyscy z niecierpliwością oczekują zaczęcia. Na koniec dzwonek się odzywa, ukazuje się sześciu masztalerzy w palonych butach i staje w dwóch szeregach przy wejściu z areny do stajen. Przez te szeregi wpada rozhukany koń bez uzdy i siodła, a na nim jakby obłok muślinu, wstążek i tiulu. Jest to tancerka Lina. Rozpoczynają się harce przy odgłosie muzyki. Lina jest tak piękna, że młoda Matilde, córka piwowara z Opuncja Gasse, zaniepokojona jej widokiem, pochyla się do ucha młodego grosernika Flossa z tejże ulicy i pyta z cicha, czy ją jeszcze kocha. Tymczasem koń galopuje i oddycha jak lokomotywa, bicze klaskają, błazny, których kilku wpadło za tancerką, wrzeszczą i biją się po twarzach. Tancerka miga jak błyskawica, brawa się sypią. Co za przepyszne przedstawienie. Ale numer pierwszy mija prędko, nadchodzi numer drugi. Wyraz Sachem, Sachem przebiega z ust do ust między widzami. Na błaznów bijących się ciągle po twarzach nikt już nie zważa. Wśród ich małpich ruchów masztalerze wnoszą wysokie na kilkanaście stóp drewniane kozły i stawiają po dwóch stronach areny. Muzyka przestaje grać Yankee Doodle, a gra posępną arię komandora z Don Juana. Zaciągają drut między kozłami. Nagle snop czerwonego bengalskiego światła pada od strony wejścia i oblewa krwawym blaskiem całą arenę. W tym to blasku ukaże się straszliwy Sachem, ostatni z czarnych wężów. Ale cóż to, wchodzi nie Sachem, jeno sam dyrektor trupy, Honorable M. Dean. Kłania się publiczności i zabiera głos. Ma on zaszczyt prosić łaskawych i szanownych dżentelmenów oraz piękne i nie mniej szanowne ladies o nadzwyczaj spokojne zachowywanie się, niedawanie brawa i zupełną ciszę, albowiem wódz jest nadzwyczaj rozdrażniony i dzikszy niż zwykle. Słowa te sprawiają niemałe wrażenie i dziwna rzecz, ciż sami honoratoris antylopy, którzy przed 15 laty wycięli ciawattę, doznają teraz jakiegoś nadarnie miłego uczucia. Przed chwilą, gdy piękna Lina wykonywała swe skoki na koniu, cieszyli się, że siedzą tak blisko, tuż koło parapetu, skąd tak dobrze można było wszystko widzieć.
a teraz spoglądają z pewnym utęsknieniem na górne sfery cyrkowe i wbrew prawom fizyki znajdują, że im niżej, tem duszniej. Ale ten Sachem, czyżby jeszcze pamiętał? Przecież wychował się od małych lat w trupie Honorable Mdina, złożonej przeważnie z Niemców. Czyżby jeszcze nie zapomniał? Wydawało się to nieprawdopodobnym. Otoczenie i 15 lat zawodu cyrkowego, pokazywania sztuk, zbierania oklasków, musiały wywrzeć swój wpływ. Ciawatta, ciawatta, a toż oni, Niemcy, także nie są na swojej ziemi, daleko od ojczyzny i nie myślą o niej więcej, niż na to biznes pozwala. Przede wszystkim trzeba jeść i pić. O tej prawdzie musi pamiętać tak dobrze każdy filister, jak i ostatni z czarnych wężów. Rozmyślania te przerywa nagle jakiś dziki świst w stajniach i na arenie ukazuje się oczekiwany niespokojnie Sachem. Słychać krótki pomruk ciżby. To on i potem cisza. Syczy tylko bengalski ogień, który przy wejściu palą ciągle. Wszystkie spojrzenia kierują się na postać wodza, który oto ma wystąpić w cyrku na grobach ojców. Indianin zasługuje rzeczywiście, by nań patrzono. Wydaje się dumny jak król. Płaszcz z białych gronostajów, oznaka wodza, pokrywa jego wyniosłą postać i tak dziką, że przypomina źle oswojonego jaguara. Twarz ma jakby wykutą z miedzi, podobną do głowy orła, a w tej twarzy świecą zimnym blaskiem oczy prawdziwie indyjskie, spokojne, niby obojętne, a złowrogie. Wodzi on niemi po zgromadzeniu, jakby chciał sobie upatrzyć ofiarę, bo zresztą uzbrojony jest od stóp do głów. Na głowie jego chwieją się pióra, za pasem ma topór i nóż do skalpowania, a w ręku tylko, zamiast łuku, trzyma długi drąg, który służy do chwytania równowagi podczas chodzenia po drucie. Zatrzymawszy się na środku sceny, nagle wydaje okrzyk wojenny. Hell God, to okrzyk czarnych wężów. Ci, którzy wycinali ciawattę, pamiętają dobrze to straszne wycie i co dziwniejsza, ci, którzy przed 15 laty nie ulękli się tysiąca tak wyjących wojowników, pocą się teraz przed jednym. Ale oto dyrektor zbliża się do wodza i mówi do niego, jakby chciał go ułagodzić i uspokoić. Dziki zwierz uczuł mundsztuk, namowa skutkuje, bo po chwili Sachem kołysze się już na drucie. Zapatrzony w żyrandol naftowy postępuje naprzód, drut ugina się silnie. Chwilami nie widać go wcale, a wtedy Indianin zdaje się wisieć w powietrzu. Idzie jakby pod górę, jeszcze postępuje naprzód, cofa się i znów idzie, chwytając równowagę. Wyciągnięte jego ręce, pokryte płaszczem, wyglądają jak olbrzymie skrzydła. Chwieje się, pada. Nie. Krótkie, urwane brawo zrywa się jak wicher i milknie. Twarz wodza staje się coraz groźniejsza. W jego wzroku utkwionym w lampy naftowe błyszczy jakieś straszne światło. W cyrku niepokój, ale ciszy nikt nie przerywa. Tymczasem Sachem zbliża się do drugiego końca drutu, staje i niespodzianie z ust jego wyrywa się pieśń wojenna. Szczególna rzecz. Wódz śpiewa po niemiecku, ale łatwo to zrozumieć. Pewno zapomniał języka czarnych wężów. Zresztą nikt na to nie zważa. Wszyscy słuchają pieśni, która wzmaga się i potężnieje. Jest to pół śpiew, pół jakieś wołanie niezmiernie żałobne, dzikie i chrapliwe, pełne drapieżnych akcentów. Słychać słowa następujące. Po wielkich deszczach co rok 500 wojowników wychodziło z Ciawatty na ścieżki wojny lub na wielkie łowy wiosenne. Gdy wracali z wojny, zdobiły ich skalpy. Gdy wracali z łowów, przywozili mięso i skóry bawole, a żony witały ich z radością i tańczyły na cześć wielkiego ducha. Ciawatta była szczęśliwa. Niewiasty pracowały w wigwamach, dzieci wyrastały na piękne dziewczęta i dzielnych wojowników. Wojownicy umierali na polu sławy i szli polować z duchami ojców do srebrnych gór. Topory ich nie broczyły się nigdy w krwi niewiast i dzieci, bo wojownicy Ciawatty byli szlachetnymi mężami. Ciawatta była potężną, aż przyszły blade twarze zza mórz dalekich i wrzuciły ogień do Ciawatty. Bladzi wojownicy nie pokonali czarnych wężów w boju, ale zakradli się nocą jak szakale i noże ich zbroczyły się w piersiach uśpionych mężów, niewiast i dzieci. I oto nie ma Ciawatty, bo na jej miejsce biali wznieśli swoje kamienne wigwamy. Wymordowane pokolenie i zniszczona Ciawatta wołają o zemstę. Głos wodza stał się chrapliwy. Teraz, kołysząc się na tym drucie, wydawał się jak jakiś czerwony archanioł zemsty, unoszący się nad głowami ciżby ludzkiej. Sam dyrektor widocznie był zaniepokojony. W cyrku zrobiła się śmiertelna cisza. Wódz wył dalej.
Z całego pokolenia zostało jedno dziecko. Było ono małe i słabe, ale przysięgło duchowi ziemi, że się zemści, że ujrzy trupy białych mężów, niewiast, dzieci, pożogę, krew. Ostatnie słowa zmieniły się w ryk wściekłości. Po cyrku poczęły się zrywać szmery podobne do nagłych powiewów wichru. Tysiące pytań bez odpowiedzi cisnęło się do głów. Co zrobi ten wściekły tygrys? Co zapowiada? Jak dokona zemsty? On? Sam jeden? Zostać czy uciekać? Czy się bronić? I jak? Was ist das? Was ist das? Rozległy się wystraszone głosy kobiece. Nagle nieludzkie wycie wyrwało się z piersi wodza. Zakołysał się silniej, wskoczył na drewniany kozioł stojący pod żyrandolem i wzniósł drąg. Straszna myśl przeleciała jak błyskawica przez głowy. Rozbije świecznik i zaleje cyrk potokami płonącej nafty. Z piersi widzów wyrwał się jeden okrzyk. Ale cóż to? Z areny wołają: stój, stój! Wodza nie ma. Zeskoczył? Znikł w wyjściu. Nie spalił cyrku? Gdzież się podział? Oto wychodzi. Wychodzi znowu, zziajany, zmęczony, straszny. W ręku niesie blaszaną miskę i wyciągając ją ku widzom, mówi błagalnym głosem: Was gefehlig für den letzten der schwarzen Schlangen? Kamień spada z piersi widzów. Więc to wszystko było w programie. Więc to była sztuka dyrektora. Efekt. Sypią się pół dolary i dolary. Jakże odmówić ostatniemu z czarnych wężów? W antylopie, na zgliszczach Ciawatty. Ludzie mają serce. Po przedstawieniu Sachem pił piwo i jadł knedle pod złotym słońcem. Otoczenie wpływ widocznie wywarło. Zyskał wielką popularność w antylopie, zwłaszcza u kobiet. Robiono nawet plotki. End of Sachem by Henryk Sienkiewicz. Testament mój by Juliusz Słowacki. Read in Polish for LibriVox.org by Piotr Natter. Testament mój. Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę w cień z duchami, a jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica, ani dla mojej lutni, ani dla imienia. Imię moje tak przeszło jako błyskawica i będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, żem dla ojczyzny sterał moje lata młode. A póki okręt walczył, siedziałem na maszcie, a gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę. Ale kiedyś, o smętnych losach zadumany mojej biednej ojczyzny, przyzna kto szlachetny, że płaszcz na moim duchu był niewyżebrany, lecz świetnościami dawnych moich przodków świetny. Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą i biedne serce moje spalą w aloesie, i tej, która mi dała to serce, oddadzą, tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie. Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze i zapiją mój pogrzeb oraz własną bidę. Jeżeli będę duchem, to się im pokażę. Jeżeli Bóg nie uwolni od męki, nie przyjdę. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Co do mnie, ja zostawiam maleńką tu drużbę tych, co mogli pokochać serce moje dumne. Znać, że srogą spełniłem twardą Bożą służbę i zgodziłem się tu mieć niepłakaną trumnę. Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi iść, taką obojętność jak ja mieć dla świata? Być sternikiem duchami napełnionej łodzi i tak cicho odlecieć, jak duch, gdy odlata. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic, tylko czoło zdobi, lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, aż was, zjadacze chleba, w aniołów przerobi. End of Testament mój by Juliusz Słowacki. This recording is in the public domain. Władca Czasu by Antoni Lange. Read in Polish. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Władca Czasu. We czwartek, z powodu rekreacji popołudniowej, profesor Jan Kanty-Szelest wrócił już koło godziny pierwszej do domu, gdzie mu stróż wręczył list oraz mały pakiecik przyniesiony przez pocztyliona.
Zarówno list, jak i pakiet datowany był z Indii i pochodził od Symforiona Larysza. Larysz był to znany uczony, który z górą rok temu udał się do Indii dla badań nad psychofizyką braminów oraz innymi sprawami związanymi z tym przedmiotem. Larysz znany był głównie w świecie naukowym jako wynalazca nowego mikroskopu, zwanego metamikroskopem. Najdoskonalszy mikroskop nie powiększa przedmiotów więcej nad 1500 do 2000 razy. Ciałko rozmiarów 1/10000 mm przybiera w nim wielkość 0,15 do 0,2 mm. Metamikroskop Larysza zbudowany był w ten sposób, że za pomocą całego szeregu zwierciadełek wklęsłych i wypukłych, połączonych z mikroskopem ulepszonym, badane ciałko odbijało się na ekranie w powiększeniu milionowym, czyli sięgało rozmiarów 1 metra. Profesor Szelest studiował botanikę i badał tajemnice budowy roślin. Interesowało go zwłaszcza krążenie soków, rozwijanie się komórek i zjawisko wzrastania. Uchwycić wzrastanie na gorącym uczynku, ujrzeć istotę wewnętrzną tego fenomenu, przeniknąć objawy, które z tym faktem się łączą. Oto było marzenie Szelesta. Profesor Szelest z niezmiernym entuzjazmem powitał metamikroskop Larysza, ale ta konstrukcja nie rozwiązywała jeszcze trudności. Dla celów, jakie sobie założył był Szelest, konieczne było opanowanie czasu. Jak opanować czas? Jak rozciągnąć moment w bezmiary? Słowem, jak uczynić dla kategorii czasu to, co dla kategorii przestrzeni robi mikroskop? Nad tymi zagadnieniami nieraz długie rozprawy toczył Szelest z Laryszem. Larysz w sprawie istoty czasu miał swoje własne, choć niezupełnie rozjaśnione poglądy i liczył, że mu psychofizyka indyjska niektóre braki jego myśli uzupełni. Od dawna wybierał się do Indii i, gdy wreszcie plan swój urzeczywistnił, zapowiedział, że w danym razie natychmiast go zawiadomi o wyniku swych poszukiwań. Toteż profesor Szelest żarliwie list pochwycił do rąk i otworzył pakiecik. W przesyłce była niewielka flaszeczka zawierająca 100 gramów czerwonego płynu barwy soku wiśniowego. Na wierzchu miała białą kartkę w literach indyjskich, których Szelest nie umiał odczytać, oraz niżej w literach łacińskich. Anehaspati. Oto są słowa listu. Kochany Janie Kanty, mogę ci nareszcie przesłać szczęśliwą wiadomość o naszej sprawie. Przypadek usłużył mi doskonale. Czy pamiętasz naszego kolegę z Paryża, Indyjczyka Rajendra Lalamitre? Był to człowiek zarówno głęboko wtajemniczony we wszystkie dziedziny wiedzy europejskiej, jako też i w prastarą mądrość braminów. Nie da się zaprzeczyć, że o ile Europa w technice doszła do wysokiej doskonałości, o tyle zaniedbała śledzenie tajemnic duszy ludzkiej. Nie dziw też, że co do znajomości zjawisk psychicznych, jesteśmy po prostu dziećmi wobec nieograniczonej, bezdennej wiedzy braminów w tym przedmiocie. Przybywszy do miasta Hastinapury, szczęśliwie spotkałem się z Lalamitrą, który zresztą przeważnie oddał się sprawom politycznym. Dzięki niemu jednakże poznałem się z kilku braminami, jak Nisikanta, Chandraloka, Ramasita i innymi, ludźmi ze wszechmiar godnymi najwyższego szacunku, zarówno dla swej cnoty, jako też mądrości. Ludzie ci zastanawiali się niemało nad istotą czasu. Jest to kategoria wcale odmienna od przestrzeni, jakkolwiek ściśle z nią skoordynowana. Czas ma wartość nie tylko zewnętrzną, ale też i wewnętrzną. Jeżeli czytamy w księgach indyjskich, że ten a ten święty żył 10 tysięcy lat, to znaczy tylko, że umiał on godzinę rozciągnąć na setki lat. Dzięki potędze swego ducha pomnażał czas wedle woli i zwiększał po stokroć swoje życie, nadając mu niesłychaną intensywność. Podług mądrości indyjskiej, dziś i wczoraj i jutro, jest to zawsze to samo. Minuta jedna, strawiona w najwyższej potędze ducha, znaczy tyle, co 100 lat. Na odwrót 100 lat, przeżytych roślinnie lub mineralnie, znaczy tyleż, co jedna minuta. Rozciągliwość czasu zatem leży w naszej mocy, o czym wiedzą Hindowie i, o ile sobie przypominam, mówił nam Lalamitra, że nawet mają oni pewną tajemniczą roślinkę, która się zowie panem czasu, a która mechanicznie to czyni, do czego inni dochodzą wewnętrzną doskonałością.
Bramini mianowicie mają dwie metody utrwalenia, przewyższenia potęgi czasu, panowania nad nim, wreszcie wprost wychodzenia poza więzy czasu. Metoda pierwsza, wyższa, dostępna jest tylko tym, którzy osiągnęli największą dostojność ducha. Dzięki długiej uprawie naszych sił duchowych, czas na nasz rozkaz się zatrzymuje, cofa w najdalsze wczoraj lub płynie w nieznane jutro. Ściąga całe wieki w jedno mgnienie lub przeciwnie, jedną minutę rozciąga na długie stulecia. Na koniec, stosownie do naszej woli, czas znika zupełnie. Stajemy poza granicą wszelkiego postrzegania czasu, innymi słowy zdobywamy nieśmiertelność. Druga metoda, niższa, opiera się na podkładzie fizjologicznym, mianowicie na zażywce pewnej jagody. Ta druga metoda, mówił Minisikanta, dla was, Europejczyków, istot gruboskórnych i mięsożernych, jest odpowiedniejsza, choć nie trwała. Pierwszą dopiero za 1000 lat zrozumiecie. W towarzystwie kilku braminów wyruszyłem w góry himalajskie, aby dostać tę roślinkę. Jest to trawka, zwana Anehaspati. To jest pan, władca czasu. Przypomina nieco naszą niepokalankę, czyli Angus castus. Ma drobne jagódki pięknej barwy, jak Nerthera depressa. Smak miły, kwaskowaty. 3 lub 4 jagody wystarczą dla wywołania skutku na 15-20 minut naszego czasu pospolitego, który zamienia się w setki i tysiące lat prawie natychmiastowo. Roślinka ta jest bardzo rzadka. Rośnie tylko na 2 szczytach wysokich na 10 do 12 tysięcy metrów, zwanych Tatravanta i Matravanta. Droga prowadzi tam piękna, lecz stroma i niebezpieczna. Jednakże moi przewodnicy bramini doprowadzili mnie szczęśliwie na szczyty, gdzie zebrałem sobie znakomity zapas Anehaspati. Po powrocie do Hastinapury zażywałem kilkakrotnie tę roślinkę w postaci jagód i przekonałem się, że jej działanie jest wprost cudowne. Mechanicznie rozciągnąwszy czas, widzisz zjawisk 4 do 5 tysięcy razy więcej niż normalnie, albo raczej rozbierasz jedno zjawisko na 4 do 5 tysięcy oddzielnych momentów, przy czym całość przybiera kształty zupełnie nowe, niespodziewane, odmienne od naszej pospolitej spostrzegawczości. Badania mikroskopowe przy pomocy Anehaspati otwierają nam światy nieznanych dotychczas tajemnic. Przesyłam ci tę roślinkę w formie syropu, gdyż lękam się, aby jagody w tak długiej przeprawie nie zatraciły swej własności. Syrop jest trwały, choć oczywiście nie działa tak potężnie jak świeża roślina. Bierz na jedno doświadczenie nie więcej nad 10-12 kropel, najlepiej w kieliszku dobrego wina burgundzkiego. Uprzedzam cię, że po zażyciu wpadniesz w jedno lub dwuminutowe omdlenie. Potem jednak natychmiast, jakby z odnowioną duszą, możesz do badań przystąpić. Bądź zdrów i pisz mi do Hastinapury o wyniku swoich doświadczeń. Rajendra Lalamitra przesyła ci serdeczne ukłony. Również i moi mistrze bramini, którzy cię znają z moich opowiadań. S. Larysz. Profesor Szelest był oszołomiony. Już czuł się panem czasu. Już bez namysłu chciał wypić 10 kropel nadesłanego mu płynu. Ale się wstrzymał. Spokoju, spokoju, powiedział sobie i przede wszystkim mikroskop przygotował, ekran nastawił. Potem zaczął wśród preparatów wybierać ten, który mu się zdawał najwłaściwszy. Miał tam różne pleśnie i grzybki w parafinie utrwalone, miał bakcyle, mikrokoki, spirochety, miał labuleniales, niewidzialne mchy kwitnące na ciele żuków wodnych i tak dalej. Miał wreszcie porost barwy złoto-zielonawej, który sam odkrył na kwiatach fuksji, a który od imienia kobiety umiłowanej niegdyś i utraconej zbyt rychło nazwał Wanda Maria Szelesti. Ten więc porost wybrał nasz profesor do badań. W odpowiednie miejsce mikroskopu włożył szkiełko z preparatem, nastawił zwierciadełka i rzucił na ekran. Zapuścił story w laboratorium i natychmiast ujrzał na płótnie obraz, który nie wiadomo dlaczego wydał mu się dzisiaj zamglony. Obraz ten rozmiarów prawie 1 metra ukazywał się jako nagromadzenie wodnisto-zielonych kulek ze złotawymi jądrkami. Szkliste soki toczyły się z energią poprzez komórki, błyskając tęczowo, potem nastawała ciemność. Profesor nastawił aparat fotograficzny i zdjął obraz.
Dopiero wówczas zaczął się przygotowywać do nowej, nieznanej pracy. Wziął nowy preparat Vanda Marii i umieścił go w mikroskopie. W uroczystym nastroju ducha wypił 12 kropel płynu z Indii przysłanego i czekał na wrażenie. W pierwszej chwili nie czuł żadnej zmiany, ale wnet pociemniało mu w oczach i zdawało mu się, jakby zapadał w sen pod chloroformem. Był jednak dość przytomny, aby śledzić stan swego ducha. Czuł, że jakiś fluid nowy się w nim rozwija. Niby to był on, ten sam co poprzednio, a przecież inny. Szelest nazwał później ten fluid multiplikator temporis. Patrząc dookoła, czuł raczej niż widział, że świat znieruchomiał. Chwilę nasz badacz znajdował się w bezwzględnej ciemności i znieświadomieniu. Naraz się zbudził, bardziej ześrodkowany w duchu niż kiedykolwiek. Czuł w sobie jakby nową potęgę, powiedzmy bardzo natężone poczucie nowego, czwartego wymiaru, czasu. Spojrzał na zegarek. Była godzina 2:12:37:5, co szybko zapisał. Na ekranie miał przed sobą obraz ten sam, co przedtem, ale wnet mgła przesłaniająca jego tajniki rozwiała się i szczegóły wydobywały się wciąż wyraziściej. To, co uważał za komórkową plazmę, była to jakby zielonawo-srebrna mgławica, niezmiernie szybko wirująca dookoła osi. Naraz mgławica ta zapłonęła purpurowo i rozpadła się na kilkanaście kulek mniejszych i większych. Jedna z nich, centralna, miała rozmiary pomarańczy katańskiej, barwę złotoponsową i w ciemnym laboratorium nawet rzucała rodzaj promieni. Inne, mniej świetne, ale jaskrawe kulki, z odcieniem zielonym, zaczęły krążyć dookoła tej wielkiej kuli czerwonej, każda po swoim kole albo raczej po elipsie. Światło tych kulek bladło powoli i gasło, gdy pomarańcza wciąż świeciła. Krążąc, owe kulki zwracały się raz jedną, raz drugą stroną ku pomarańczy i gdy z jednej strony były oświetlone, z drugiej tonęły w ciemności. Jedna zwłaszcza kulka, najzieleńsza, zwróciła uwagę Szelesta. Nakręcił odpowiednie zwierciadełko mikroskopu tak, że wszystkie kulki wraz z pomarańczą zniknęły i pozostała tylko jedna, którą Szelest nazwał Mea. To jest moja. Zajmowała ona cały ekran. Błękitnawa, jakby eteryczna błonka, otaczała całą sferę Mei. Kula ta krążyła nieustannie dookoła swej osi. I raz była świetlana, jakby złota, raz znowu zielonawo-szara. Im bliżej się profesor przyglądał ruchom na tej kuli, tym wyraźniej widział olbrzymie przewroty na jej powierzchni. Od czasu do czasu z jej wnętrza buchały jakieś dymy i ogniki. To znowu płyn bezbarwny, niby wodospad, walił z błonki otaczającej kulę. Na tej powierzchni Szelest rozróżnił dwojakie pokrycie. Twardsze, zielonawo-brunatne, które nazwał lądem, i błękitnawo-płynne, które nazwał wodą. Naraz z błony zewnętrznej zaczął padać bialuchny proszek, niby mąka, a to, co nasz uczony nazwał wodą, przybrało postać szkła. Wybuchy ogniowe ucichły, a to, co Szelest określił jako ziemię i morze, na pewien czas się ustaliło. Jakby w natchnieniu Szelest wynalazł sobie metodę liczenia obrotów tej kuli i obliczył, że od chwili, gdy ją ujrzał po raz pierwszy w blaskach wielkiej pomarańczy, minęło 4000 lat. Od chwili zaś, gdy ujrzał mgławicę Vanda Marii, lat 7000. Mea była ostatecznie sformowana. Szkło na nowo przybrało postać płynną, a biały proszek zniknął i kula zaczęła się pokrywać mchem zielonym, porostami cudnych kształtów, a w przezroczystym płynie, morzu, ukazały się kolorowe istoty, niewątpliwie żywe, podobne do bakcylów i wrotek. Inne zaczęły biegać w mroku mchów i paproci, a niektóre latały po powietrzu. Nie mógł oczywiście profesor inaczej nazwać tych tworów, jak florą i fauną Mei. Tu Szelest uderzył w pewien sztywcik mikroskopu, a znakomita część kuli zniknęła. Pozostał tylko jej szmat powiększony do rozmiarów metra. Szmat pozornie był nieruchomy. Ujrzał wtedy profesor niby krajobraz, w którym można było odróżnić, mówiąc po ziemsku, brzeg morza, skały, lasy, puszcze. Tysiące żywych infuzoriów krążyło po tych przestworzach.
pożerając się, walcząc ze sobą, mnożąc się, rosnąc i umierając. Pokolenia mijały za pokoleniami, lata i wieki płynęły, a świat ten się rozwijał coraz barwniejszy i coraz pełniejszy zjawisk nowych. Wśród mieszkańców Mei ukazał się twór, podobny do jaszczurki, który zaczął naraz chodzić na dwóch tylnych nogach, a przednich używał do walki z innymi. Ten kangur osobliwy, Bacillus bipes szelesti, był różnych barw, czerwony, żółty, czarny, biały, niebieski. Szelest zauważył, że ten przecinek, skaczący jak pchła, a przed nimi łapami wyrywający z ziemi mchy i paprocie, walczył ze wszystkimi tworami w wodzie, w lasach i w powietrzu. Nadto zaś jaszczurki owe łączyły się ze sobą, stosownie do koloru, i prowadziły zażarte wojny. Biała gromada pożerała czarną, niebieska czerwoną i tak dalej. Bakcyle te jednak z niesłychaną energią pracowały, tworząc niby mrowiska. Wydobywszy jakieś świecące blaszki, zaczęły rąbać lasy i skały, budować pryzmatyczne, gliniane domki, niby termity. W łupinach puszczały się na morze. Niedługo też, w wielu miejscowościach, zmieniła się postać Mei. Lasy poznikały, a na wyrębach ukazała się sztucznie hodowana śnieć. Mrowiska otaczano jakby obwarowaniem. Jaszczurki te, jak wiemy, nie żyły ze sobą w zgodzie i na wzór tego, jak mrówka opanowała mszycę, tutaj gromada biała utrzymywała w stanie mszyc gromadę czarną. Podobnież gromada czerwona, niebieską. Naraz gromada biała wyruszyła wielką masą przeciw czerwonej. I straszna wojna, trwająca długie lata, zawrzała między nimi. Tysiące ginęło. Już to białych, już czerwonych. Wreszcie czerwoni upadli do stanowiska czarnych, a niebiescy zajęli miejsca czerwonych w dawnym kraju. I oto znów czerwoni i czarni gromadzili się na jakieś potajemne zebrania. I naraz czerwoni i czarni wyruszyli przeciw białym i niebieskim i straszną między nimi rzeź sprawili. Teraz zapanowali czarni i czerwoni jako mrówki, a biali i niebiescy służyli im za mszyce. Był zaś pośród białych jeden ze świecącą złotą główką. I ten krążył od białych do czerwonych i niebieskich i coś im przekładał. Niestety, choć rzeczą pewną jest, że owe istoty miały własną mowę, nie masz mikrofonu, co by ją nam utrwalił i zakomunikował. Z drżenia atmosfery widoczne było, że bakcyle krzyczą oburzone. Niektórzy tylko, różnej barwy, stanęli przy złotogłowym. Ale pozostała gromada, zbrojna w świecące szpileczki, rzuciła się przeciw nim oraz ich przywódcy. I w mgnieniu oka ich rozsiekli. A złotą główkę odciąwszy, wbili ją na długą szpilkę i tak obnosili po mieście. Obraz ten napełnił melancholią serce Szelesta. Płakał niemal nad tą piękną, złotą główką jakiegoś bakcyla najwyższego typu, którego zamordowali barbarzyńcy. Nie chciał już widzieć tej grozy. Odwrócił sztywcik i znów wywołał na ekranie całą kulę Mei. Zauważył na niej prawidłowe linie, które w pierwszej chwili porównał do kanałów na Marsie. Tu i ówdzie szły metalowe druciki, po których się toczyły puzderka na kółeczkach. Po morzach płynęły liczne łupinki z jaszczurkami różnych barw. Liczba mrowisk znacznie się powiększyła, ale w wielu miejscach było dużo białego proszku. Zwłaszcza koło biegunów znaczne przestrzenie były pokryte niby mączką i szkłem. Z tych stron jaszczurki coraz tłumniej zmierzały do równika. Jakoż kwitnące niedawno lasy znikały. Mrowiska padały w ruinę, a wśród bakcylów trwała coraz sroższa walka o byt. Tysiące tworów ginęło w śniegach i lodach, a zwłaszcza pyszne władcy owego globu. Światło dawniej tak promienne, które na Meę padało z wielkiej pomarańczy, było coraz bledsze, a gdy kula odwróciła się na osi, była niemal zupełnie czarna. Momentalnie czas obliczył Szelest. Minęło lat 30 000. Poruszył znów w sposób właściwy jedno zwierciadełko i znowu ujrzał obraz pierwotny z wielką pomarańczą w środku, ale nie była już ona pąsowa, jak przedtem. To jest 30 000 lat temu. Miała odcień bladożółty, który stopniowo przechodził w biało-szary, węglano-bury i na koniec w zgoła czarny,
Noc zapanowała w tym świecie. Z przerażeniem też widział Szelest, że krążenie kulek dookoła czarnej kuli środkowej trwało jeszcze pewien czas, a potem ustało. I naraz wszystkie runęły w otchłań, waląc się jedne na drugie. Ciemność zaległa ekran i niewątpliwie profesor miał prawo sądzić, że w mikroskopie coś się zepsuło i że obraz zniknął skutkiem pęknięcia szkiełek. Ale naraz, po 4000 lat, w samym środku ekranu błysło srebrne oczko, które, zdaje się, na nowo rozpaliło ogień wewnętrzny tych zwalonych na siebie słońc i planet. I w rychle biało-złota, gęsta, płynna masa zaczęła się toczyć wokoło. Rzekłbyś palingeneza światów zmarłych. 72 000 lat przeminęło. Nowy okres bytu się rozpoczął. Szelest był oczarowany, gotowy modlić się do bramy za łaskę, którą obdarzył Larysza. Jednakże w tej samej chwili, kiedy się zaczynało odrodzenie kosmosu, co zniknął w straszliwej katastrofie, widok cały zbladł i zamarł. I Szelest ujrzał na ekranie zwykły, powiększony obraz Wandamarii, splot okrągławych komórek z jąderkami świecącymi, napełnionych sokiem bladozielonym. Anne Haspatii działać przestało. Szelest spojrzał na zegarek. Była godzina 2, minut 32, sekund 51, tercji 38. Cały ten olbrzymi, na 72 000 lat obliczony przewrót, powstanie i zagłada potężnego systemu globów, trwał 20 minut, 14 sekund i 33 tercje. End of Władca Czasu by Antoni Lange. Read by Bookworm. Wspomnienie z Mariposy by Henryk Sienkiewicz. Read in Polish by Piotr Natter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Piotr Natter. Byłem tylko jakby przelotem w Maripozie i równie pobieżnie zwiedziłem jej okolice. Byłbym się jednak dłużej zatrzymał i w mieście, i w hrabstwie, gdybym wiedział, że o kilkanaście mil od miasta żyje w lesie prototyp mego latarnika. Przed niedawnym czasem pan M., który jednocześnie ze mną był w Kalifornii, przeczytawszy latarnika, opowiedział mi spotkanie z podobnym do niego zupełnie polskim skwaterem. Opowiadanie to powtarzam wiernie co do treści. Po drodze do Big Trees, czyli olbrzymich drzew kalifornijskich, zajechałem do Mariposy. Miasto to liczyło przed niedawnymi jeszcze laty do 15 000 mieszkańców, obecnie jest ich 10 razy mniej. Wiadomo, że w Nowym Świecie miasta rodzą się jak grzyby, ale też często mają żywot motyli. Tak było i z Maripozą. Póki rzeczka Mariposa przeświecała złocistym dnem, a na brzegach osadzała zielonkawe grudki drogiego metalu, roili się tu górnicy amerykańscy, gambusinos z Meksyku i kupcy z całego świata. Potem wszystko to wywędrowało. Złote miasta są nietrwałe, bo złoto prędzej czy później musi się wyczerpać. Dziś miasto Mariposa ma z 1000 mieszkańców, a brzegi rzeki Mariposa pokryły się już na nowo gęstwiną wierzb płaczących, drzewa bawełnianego i innych pomniejszych krzewów. Tam, gdzie dawniej górnicy śpiewywali wieczorami I Crossed Mississippi, obecnie śpiewają kojoty. Miasto składa się z jednej ulicy, na której najpiękniejszym budynkiem jest szkoła, drugie po niej miejsce trzyma Capitol, trzecie hotel pana Billinga, obejmujący zarazem grocernię, saloon, to jest szynk, i bakery, czyli piekarnię. Kilka innych sklepów świeci wystawami wzdłuż ulicy. Ruch jednak handlowy jest tu bardzo niewielki. Sklepy zaopatrują potrzeby samego tylko miasta, bo w okolicy mało jest farmerów. Całe hrabstwo ma jeszcze nader nieliczną ludność, po większej zaś części szumi olbrzymimi lasami, w których z rzadka siedzą skwaterowie. Gdy dyliżans nasz wyjeżdżał do miasta, było w nim niezwykle ludno, przybyliśmy bowiem w piątek, a to jest dzień targowy. Skwaterowie przywożą w ten dzień miód do grocerni, w której w zamian zaopatrują się w rozmaite artykuły żywności. Inni przypędzają trzodę, farmerowie dostawiają zboże. Lubo emigracja napływa do Mariposy bardzo pomału. Znajdowało się wszelako i kilka wozów emigranckich, które łatwo poznać po białych, wysokich dachach i potem, że między kołami zwykle upięty jest na łańcuchu pies, szop albo niedźwiadek. Ruch przed hotelem panował niemały.
Gospodarz zaś hotelu, pan Billing, kręcił się na wszystkie strony, roznosząc gin, whisky i brandy. Na pierwsze wejrzenie poznał on we mnie cudzoziemca jedącego do Big Trees, ponieważ zaś tacy turyści stanowią najpożądańszą dla niego klientelę, dlatego zajął się mną ze szczególną troskliwością. Był to niemłody już człowiek, ale ruchliwy i żywy jak iskra. Tak po jego ruchach, jak i po twarzy, łatwo było poznać, że nie był to Prusak. Z wielkim ugrzecznieniem wskazał mi mój pokój. Objaśnił, że jest już po brekweście, ale jeżeli sobie życzę, podadzą mi natychmiast jeść w dining room. Gentleman zapewne z San Francisco? O nie, z dalszych stron. All right, zapewne do Big Trees. Tak jest. Jeżeli pan życzysz sobie obejrzeć fotografie drzew, wiszą one na dole. Dobrze, zaraz zejdę. Czy długo pan zabawi w Mariposie? Kilka dni. Potrzebuję odpocząć, a przytem chcę widzieć okoliczne lasy. Polowanie tu doskonałe. Niedawno zabito pumę. Dobrze, dobrze. Tymczasem pójdę spać. Goodbye. Na dole jest książka hotelowa, w której pan raczysz zapisać swoje nazwisko. Dobrze. Położyłem się spać i spałem aż do obiadu, o którym oznajmiono uderzeniami pałki w blaszaną górniczą miednicę. Zeszedłem na dół i przede wszystkim zapisałem się do książki, nie omieszkawszy do swego nazwiska dodać From Poland. Następnie udałem się do dining roomu. Targ widocznie już się skończył, handlujący rozjechali się do domów, bo do obiadu zasiadło tylko kilka osób. Dwie familie farmerskie, jakiś jegomość bez oka i bez krawata, miejscowa nauczycielka, która widocznie stale mieszkała w hotelu i jakiś starzec, o ile z ubioru i broni mogłem wnosić z kwater. Jedliśmy w milczeniu, przerywanym tylko krótkimi frazesami „Chciałbym panu podziękować za chleb” lub „za masło” lub „za sól”. W ten sposób siedzący dalej od chleba, masła lub soli proszą o posunięcie tych przedmiotów bliżej nich siedzących sąsiadów. Byłem zmęczony i nie chciałem rozpoczynać rozmowy. Rozglądałem się natomiast po pokoju, którego ściany, jak rzekł pan Billing, były zawieszone fotografiami drzew olbrzymich. Więc Father of the Forest, czyli ojciec lasu, zwalony już. Nie mógł jednak udźwignąć swoich 4000 lat na grzbiecie. Długość 450 stóp, obwód 112. Ładny tatuś, wierzyć się nie chce oczom i podpisom. Grizzled Giant, 15 łokci średnicy. No, nawet Żydzi nasi namyślaliby się, gdyby im kazano odstawić taką roślinkę do Gdańska. Dusza skakała mi z radości na myśli, że wkrótce zobaczę w naturze i własnymi oczyma tę grupę drzew, a raczej wież kolosalnych stojących samotnie w lesie od potopu. Ja, warszawiak, ujrzę własnymi oczyma ojca, dotknę jego kory, a może kawał jej przywiozę do Warszawy, na dowód sceptykom, że naprawdę byłem w Kalifornii. Człowiek, gdy się tak zabłąka, samemu sobie wydaje się dziwnym i mimowoli cieszy się myślą, jak to będzie opowiadał za powrotem i jak miejscowi sceptycy nie będą mu wierzyć, by były na świecie drzewa mające 56 łokci obwodu. Rozmyślania te przerwał mi głos Murzyna. Czarnej kawy? Białej? Czarnej, jak sam jesteś, chciałem odpowiedzieć, ale odpowiedź byłaby nietrafną. Stare bowiem murzynisko miało białą jak mleko czuprynę i ledwo nogi włóczyło ze starości. Tymczasem obiad się skończył. Stali wszyscy. Ojciec farmer zapchał sobie żuchwy tytoniem, mama farmerka, siadłszy na biegunowym krześle, poczęła się bujać za wzięcie, a córka, jasnowłosa, grzywiasta, Polly czy Katy, poszła do pianina i po chwili usłyszałem Yankee Doodle is going town. Nie mnie brać na Yankee Doodle, pomyślałem sobie. Od New Yorku do Mariposy grają mi to panny na fortepianach, żołnierze na trąbkach, murzyni na banjach, dzieci na kawałkach wołowych żeber. Zapomniałem, jeszcze na okręcie prześladowała mnie Yankee Doodle. Z czasem w Ameryce pojawi się zapewne choroba, Yankee Doodle-fobia. Zapaliłem cygaro i wyszedłem na ulicę. Lekki mrok ogarniał przestworze. Wozy się porozjeżdżały, emigranci również. Było cicho i uroczo. Zachód rumienił się zorzą, wschód ciemniał. Było mi jakoś wesoło i dobrze. Życie wydawało mi się nadal przyjemnym, lekkim, swobodnym. Z ogródków przy domach dochodziły mnie śpiewy, gdzieniegdzie wśród krzewów mignęła biała sukienka, gdzieniegdzie para jasnych oczu. Co za śliczny był wieczór. Szkoda tylko, że w Ameryce obywatele mają zwyczaj wieczorami palić śmiecie na ulicy. Zapach dymu bardzo niepotrzebnie miesza się oto z zapachem róż i świeżą wonią pobliskich lasów. Od czasu do czasu z przyległych do miasteczka pól i gęstwin dolatywały odgłosy pukaniny ze strzelb.
bo niemal wszyscy mieszkańcy Mariposy są myśliwymi. Zresztą ruch już ustał, śmiecie dogorywały. Na ulicy spotkałem kilka osób i nie wiem, czy mimowoli własne moje usposobienie przeniosłem na twarze innych, ale wśród łagodnych blasków zachodu wszystkie te twarze wydawały mi się dziwnie zadowolone, spokojne i szczęśliwe. Może też, myślałem sobie, żyje się tu cicho, spokojnie i szczęśliwie, w tym nieznanym, zapadłym w lasach kącie świata. Może też w tej amerykańskiej swobodzie dusza tak rozpromienia się i świeci łagodnym światłem, jakby robaczek świętojański. Tu przytem i nie głodno, i nie chłodno, i przestrzeni dużo, jest się gdzie rozkurczyć, jest ręce gdzie wyciągnąć, a przytem te lasy tak spokojne, ach, jak spokojne. Kilku murzynów idących naprzeciw mnie śpiewało dość dźwięcznymi głosami, szczęściem nie Yankee Doodle, ale Srebrne Nitki. Dobry wieczór panu, rzekli uprzejmie przechodząc koło mnie. I ludzie tu jacyś życzliwi, grzeczni. Doprawdy, gdy przyjdzie starość, pomyślę nieraz o tej cichej Mariposie. Z wysoka doleciał mnie głos żurawi, ciągnących gdzieś ku oceanowi. Rozkołysałem się i rozmarzyłem. Dziwne zebranie wrażeń. Ale wróciłem do hotelu prawie rozrzewniony i jakiś tęskny. Począłem myśleć o domu, o moich. I także zacząłem śpiewać, ale także nie Yankee Doodle. O nie, śpiewałem u nas inaczej, inaczej, inaczej. Puk, puk, puk. Ciekawym, kto to może być, pomyślałem. Puk, puk. Come in. Wszedł gospodarz. Co u licha, co za kraj. I ten ma minę zupełnie wzruszoną. Zbliża się do mnie, ściska mnie silnie za rękę i nie puszczając mojej dłoni, oddala się na długość ramienia, patrząc na mnie tak, jakby mnie chciał błogosławić. Otwieram usta i moje zdziwienie równa się jego rozrzewnieniu. Zobaczyłem w księdze hotelowej. Mówi, pan jesteś z Polski? Tak jest. Czy i pan Polak? O nie, jestem Badeńczyk. To pan był w Polsce? O nie, nigdy. A więc... Moje oczy otwierają się równie szeroko jak usta. Panie, rzecze gospodarz, służyłem pod Mirosławskim. Tam, do licha. To był bohater, to największy wódz w świecie. Jakżem szczęśliwy, że pana widzę. Czy on żyje jeszcze? Nie, umarł. Umarł, mówi Niemiec i siadłszy, ciężko opuszcza ręce na kolana, a głowę na piersi. Nie wiedziałem sam, co mam zrobić. Nie podzielałem entuzjazmu pana Billinga do M., ale w tej chwili entuzjazm ten był mi miłym i pochlebiał mi. Tymczasem pan Billing zwycięża swój smutek i uwielbienie jego dla M płynie kaskadą, wobec której niczem Niagara albo Yosemite Falls. O uszy moje obijają się imiona kilku bohaterów starożytności, kilku z średnich wieków, następnie Washingtona, Lafayette'a, Kościuszki i Mirosławskiego. Potem słyszę wyrazy takie jak swoboda, postęp, cywilizacja. Słyszę setkami, tysiącami. Wymowny generał miał widocznie wymownych szeregowców. To był człowiek idealny, wykrzykuje na koniec mój gospodarz. Był czy nie był, mniejsza o to, myślę sobie, ale faktem jest, że ty, pozytywny Niemcze, jeżeli masz w sobie coś idealnego, to dziwnym zbiegiem okoliczności zawdzięczasz to Polakowi. Gdyby nie on, ergo gdyby nie my, myśl twoja nie uleciałaby może nigdy ponad dolary, biznes i zyski ze swego hotelu. Łapałbyś tylko chciwie turystów jadących do Big Trees i skakał koło nich, jak koło mnie skakałeś. I teraz oto duch wyższy dmie przez ciebie jak przez dudy organów i wyrzucasz słowa, które już skwaśniały jak stare piwo w Europie, ale które jednak nie przestały być najszlachetniejszymi słowami, na jakie się zdobył ludzki język. W starej Europie jest tylko może jedyny kąt, gdzie je biorą jeszcze na serio i czasem wymawiają ze łzą w oku, a czasem z bólem, że inni poniewierają tymi skarbami lub na nich gwiżdżą, jak na dziurawych orzechach. Ale trudno, i w owym kącie czasem także trudno. O, jak trudno! Co za poczciwy jakiś Niemiec, nie imponuje mu nic a nic sadowa ani sedan, on tylko wspomina M i swoje badeńskie. Co za poczciwy Niemiec! Adres jego, Billings Hotel, Kalifornia, Mariposa County. Warto zanotować adres takiego Niemca. Trzebaż aż do Mariposy po niego jechać. All right. On tymczasem powtarza, ach, ten M. I obciera oczy, wyraźnie obciera oczy, dusza złota. Tak mi miło, że pana widzę, jakbym się napił whisky z imbierem, mówi do mnie. Ściska moją dłoń, ściska ją po raz drugi, trzeci i zabiera się ku drzwiom. Przy drzwiach pali się ręką w czoło, aż plasło. Ale, mówi, o tom zapomniał, przecie tu jest pański rodak. W Mariposie?
Nie, on mieszka w lesie, ale w piątek przyjeżdża na targ z miodem i zostaje na noc. Stary człowiek, bardzo dobry, bardzo dobry. On już jest tu ze 20 lat. Jeszcze tu nikogo nie było, jak on przyszedł. Jutro go panu przyprowadzę. Jakże się nazywa? Niemiec staje i poczyna się w głowę drapać, jak pierwszy lepszy Bartek. Oh, I don't know. Nie wiem, mówi, coś bardzo trudnego. Nazajutrz ledwiem wstał, już mój Niemiec, jeszcze przed breakfastem przyprowadził mi rodaka. Natychmiast poznałem w nim starca, który jadł wczoraj ze mną obiad. Był to człowiek wysoki, bardzo nawet wysoki, ale pochylony mocno. Miał białą głowę, białą brodę i niebieskie oczy, które utkwił we mnie od razu z jakąś dziwną uporczywością. Zostawiam panów samych, rzekł Niemiec. Zostaliśmy tedy sami i patrzyli na siebie przez długi czas w milczeniu. Poprawdzie byłem jakiś zmieszany widokiem tego starca, podobniejszego do Werny Chory niż do przeciętnego rodaka. Zwę się Putrament, ozwał się starzec. A za nazwisko moje obce jest uszom twoim? Nazwisko moje jest M, odparłem. Pańskie obiło mi się o uszy, zdaje się z Litwy. Coś istotnie przypomniało mi się z pana Tadeusza, coś Putrament z pikturą w opowiadaniu Protazego o procesach. Starzec przyłożył rękę do ucha. He? Rzekł. Zdaje mi się z Litwy. Podnieś głos twój, albowiem wiek zepsował uszy moje i głuchą jest starość moja, odrzekł pan Putrament. Czy on kpi sobie ze mnie, czy ja głupi jestem? Pomyślałem. Ale coś ten staruszek mówi językiem proroków. Cóż to za oryginałów spotykam w tej Maripozie? Pan dawno z kraju? Spytałem. 22 lata tu mieszkam i zaprawdę pierwszym jesteś, którego oglądam ze stron ojczystych, gwoli czemu wzruszone jest serce moje i uradowana dusza we mnie. Rzeczywiście, starzec mówił głosem drżącym i wydawał się bardzo wzruszony. Co do mnie, byłem tylko zdziwiony. Nie siedziałem 20 lat w lesie, Polaków widziałem niedawno w San Francisco i nie miałem powodu się rozczulać. Miałem natomiast trochę ochotę wykrzyknąć, co za styl! Żeby tak kto do mnie mówił przez dobę, to bym chyba zaczął wyć. Brrr. Tymczasem starzec wpatrywał się we mnie uporczywie i myśl jego zdawała się silnie pracować. Kilka razy jakby pragnął mówić i uciął. Widocznem było, iż sam czuł, że nie wyraża się jak każdy inny człowiek. Mówił zresztą bardzo poprawnie, ale z trudnością. W ziemi dalekiej stężał język mój i związały się wargi moje. Co prawda to nie grzech, pomyślałem. Ale wesołość opuszczała mnie. Robiło mi się jakoś przykro i uczułem pewien wyrzut sumienia. Jak sobie tam mówi, tak mówi ten starzec, myślałem, ale mówi ze wzruszeniem, z głębokim smutkiem i szczerze, a ja oto jakbym podrwiwał sobie z niego. I mimowolnie wyciągnąłem ku niemu obie ręce. Wziął je i przycisnął silnie do swych piersi, powtarzając — Rodak, rodak! Takie uczucie drgało w jego głosie, że chwyciło mnie wprost za serce. W każdym razie miałem przed sobą dziwną zagadkę, a może bardzo smutną. Począłem tedy patrzeć na niego, jakbym patrzył na starego ojca. Posadziłem go z uszanowaniem na krześle i sam usiadłem koło niego. On wciąż patrzył na mnie. — Co słychać w ziemi naszej? — spytał. Rozpuściłem język jak kołowrot, starając się tylko mówić głośno i jasno. W ten sposób gadałem z pół godziny, a w miarę słów moich szanowna jego głowa kiwała się smutno lub uśmiech występował mu na usta. Powtórzył raz zdanie Galileusza i częstokroć zadawał mi pytania, zawsze tymże samym poważnym, dziwnym i niewytłumaczonym dla mnie stylem. Wszystko, co mu opowiadał, zajmowało go nad wszelki wyraz. Cała jego dusza zbiegała się do ust i oczu. Żyjąc samotnie, wśród lasu, może dnie całe myślał tylko o tem, co płynęło teraz z ust moich. Dziwny starcze, dziwna raso ludzka, która na najodleglejsze krańce świata niesiesz jedną myśl i jedno uczucie. Tem żyjesz w lasach, w pustyniach i nad morzem. Unosisz ciało swoje, a duszy oderwać nie umiesz i chodzisz jak błędna między innymi ludźmi. Ale rasa ta umiera zwolna. Ja wam opowiadam o jednym z ostatnich. Opowiadanie zda się wymysłem, a jest rzeczywistością. Putrament może żyje jeszcze w swoim lesie, w bliskości Maripozy. Z opowiadań jego dowiedziałem się, co następuje. Był pasiecznikiem, jak większość skwaterów. Nie jest zbyt biedny. Pszczoły zarabiały na jego życie. Zestarzawszy się, wziął pomocnika, małego Indianina, który dogląda pasieki. Mówił, że sam dotychczas jeszcze co dzień poluje. Zwierzyny w pobliżu Maripozy jest mnóstwo.
jeleni, antylop i ptactwa wszelakiego mocnie przebrana. Niedźwiedzie przerzedziły się znacznie. Jego kanion jest jednym z najpiękniejszych w okolicy. Przy domu jest cudny strumień, tworzący mnóstwo kaskad. Zresztą skały i góry, a na nich las i las nieprzebyty. Cisza, spokój. Zapraszał mnie mocno, bym go odwiedził, ale musiałbym z powrotem czekać aż do następnego piątku, więc z żalem nie mogłem przyjąć zaproszenia. Mówił ciągle jak i Abraham lub Jakub. Słowa Aza, Azali, Zaprawdę, Lepak, Przecz czy Wzdy powtarzały się w jego ustach co chwila. Czasami zdawało mi się, że mam przed sobą jakiegoś człowieka z czasów górnickiego lub skargi, który pod ziemią przewędrował do Maripozy i zmartwychwstał tu, lub żył od owych czasów, jak owe Big Trees pobliskie. Ale prócz tego starego języka była w mowie jego jeszcze i jakaś dziwna uroczystość, polegająca na toku zdań, na mnóstwie pleonazmów, na szczególnych określeniach. Postanowiłem wreszcie rozwiązać zagadkę. Powiedz mi, szanowny panie, skąd ci się wziął ten język? Język to nie dzisiejszy, ale stary, którym już nie mówią w Polsce. Uśmiechnął się. Jedną książkę mam w domu, Biblię wujka, którą czytuję co dzień, abym nie zapomniał mowy mojej i nie stał się niemym w języku ojców moich. Teraz zrozumiałem. Przez kilkadziesiąt lat w zapadłej Maripozie nie widział ani jednego Polaka, nie mówił z nikim. Czytywał więc wujka. I nic dziwnego, że nie tylko jego słowa, ale i myśli ułożyły się do miary Biblii. Inaczej już po polsku nie umiał i nie mógł umieć. Oddawał to, co czerpał. Nie chciał tylko za nic w świecie zapomnieć. Miał zwyczaj czytywać głośno swoją Biblię każdego ranka. Zresztą nic więcej nie dochodziło go ze stron ojczystych. Nic, znikąd. Chyba tylko szum lasu kalifornijskiego przypominał mu szumy litewskie. Gdyśmy się żegnali, rzekłem, za miesiąc wracam do kraju. Czy nie masz pan jakich krewnych? Brata, swata, kogokolwiek, komu byś mógł dać znać o sobie? Zamyślił się, jakby szukał w pamięci jakich najdalszych krewnych. Potem począł potrząsać głową. Nikogo, nikogo, nikogo. A jednak ten starzec czytywał wujka i nie chciał zapomnieć. Pożegnaliśmy się. Niech cię prowadzi pan, rzekł mi na drogę. On zaraz wyjechał do lasu, ja w dwa dni później do Big Trees. Gdym wsiadł do dyliżansu, Mr. Billing wstrząsnął moją ręką, jakby ją sobie chciał urwać na pamiątkę i powtarzał, to był wielki człowiek, panie, ten M. Goodbye, goodbye, zeo gose oman. Kwadrans potem otoczyły mnie lasy Maripozy. Nazajutrz, rankiem, myślałem sobie, w tej chwili stary putrament czyta głośno w kanionie swoją Biblię. End of Wspomnienie z Maripozy by Henryk Sienkiewicz. Njen jadi Branka Radičevića pročitano na srpskom za LibriVox.org od strane Konstantina. Sini zoro bela, sini slatka sele, a ti sunce grani kao nikad do sele. Ta danas će danas, dragi moji, doći, brže, dragi, brže, dane moji u noći. I zorica sinu i sunašce granu, ona uze sude, ode niz poljanu i već eto stiže na tu reku lednu, oko joj se ote uz maticu gledne. Bože, šta to plovi i sve amo bliže? Ko je Bože, ko je već do brega stiže? Glednu, on je, a on njeni jada, Bože, strašni Bože, povrisnula mlada. Onda zatrepeta, pa s obale klonu, te dragome svome u vodicu tonu. Kraj njenih jada. Ovaj snimak je u javnom vlasništvu. Curiosidades literarias by Rubén Darío. Read in Spanish. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Curiosidades literarias. Hablábamos varios hombres de letras de las cosas curiosas que, desde griegos y latinos, han hecho ingenios risueños, pacientes o desocupados con el lenguaje. Versos que se pueden leer al revés tanto como al derecho,
guardando siempre el mismo sentido, acrósticos enrevesados, y luego prosas en que se suprimiera una de las vocales, en largos cuentos castellanos. Entonces yo les hablé una curiosidad, en verdad de las más peregrinas, que hice insertar, siendo muy joven, en una revista que dirigía allá en la lejana Nicaragua, un mi íntimo amigo. Es un cuento corto, en el cual no se suprime una vocal, sino cuatro. No encontraréis otra vocal más que la A, y os mantendrá con la boca abierta. Su autor, sudamericano seguramente, quizás antillano, posiblemente de Colombia. Ignoro e ignoré siempre su nombre. He aquí la lucubración a que me refiero. Amar hasta fracasar. Trazada para la A. La Habana clamaba a Ana, la dama más agarbada, más afamada. Amaba a Ana Blas, galán asaz cabal. Tal amaba Chactas a Atala. Ya pasaban largas salvas para Ana, para Blas, mas nada alcanzaban. Cazar trataban, mas hallaban a varas a las hadas para dar grata andanza a tal plan. La plaza, llamada Armas, daba caza a la dama. Blas la hablaba cada mañana, mas la mamá, llamada Marta Alvar, nada alcanzaba. La tal mamá trataba jamás cazar a Ana, hasta hallar gran galán, casa alta, ancha arca para apañar larga plata, para agarrar a da alas, bravas agallas. ¿Mas bastaba tal cabala? Nada, ca, nada basta atajar la llama aflamada. Ana alzaba la cama al aclarar. Blas la hallaba ya parada a la bajada. Las gradas callaban las alaracas adaptadas a almas tan abrazadas. Allá, halagadas, faz a faz, pactaban hasta la parca amar Blas a Ana, Ana a Blas. ¡Ah! Ráfagas claras bajadas a las almas arrastradas a amar. Gratas pasan para apalambrarlas más, para clavarlas a galla al alma. Ya nada habrá capaz a arrancarla. Pasaban las añadas, acabada la marcada para dar Blas a Ana las sagradas arras. Trataban hablar a Marta para francar a Ana. Hablar al abad, abastar saya, manta, sábanas, cama, alahar casa, ca. Nada faltaba para andar al altar. Mas la mañana marcada, trata Marta, mala andanza, pasar a Santa Clara al alba, para clamar a la santa adaptada al galán para Ana. Agarrada, bajaba ya las gradas, mas, caramba, haya Ana abrazada a Blas, cara a cara. Ah, la A nada basta para trazar la zambra armada. Marta araña a Ana, tal araña en las gatas a las ratas. Blas la ampara. Para parar las brazadas a Marta, agárrala a la saya. Marta lanza las palabras más malas a más alta garganta. Al azar pasan atalayas, alarmadas a tal algazara, atalantadas a las palabras. ¡Acá, acá! ¡Atrapad al canalla, matadamas! ¡Amarrad al rapaz! Van a la casa. Blas arranca tablas a las gradas para lanzar a la armada, mas nada hará para tantas armas blancas. Clama a palabra, aclara, vanas palabras, nada alcanza. Amarra a Blas. Marta manda a Ana para Santa Clara. Blas va a la cabaña. Ah, mañana falta. Bárbara Marta, avara bajaza. Al atrancar a Ana tras las barbacanas sagradas, algar fatal para damas blandas. ¿Trataba alcanzar paz a Ana? Ca, asparla, alafagarla, matarla. Tal trataba la malvada Marta. Ana, cada alba, amaba más a Blas. Cada alba más aflatada, aflacaba más. Blas, a la banda y a la mar, tras Casablanca asallaba, a la par gran mal, a la par balaba, allanar las barras para atacar la alfana, sacar la amada, hablarla, abrazarla. Haya largas mañanas trama Blas la alcaldada.
para tal habla. Al rayar la alba, a la atalaya da plata, saltan las barras, avanza la playa. La lancha, ya parada, pasa el galán a la Habana. Ya la samanada, Gran Blas, ya vas a agarrar la aldaba para llamar a Ana. ¡Ah! ¡Avanza, galán, avanza! Clama alas al alcatraz, patas al alazán. ¡Avanza, galán, avanza! Mas nada alcanzará la llamada, atafagarán. Mas la tapada, taparánla más. Aplaza la hazaña. Plas la plaza, para apartar malandanza, trata hablar a Ana, para Ana nada más. Para tal alcanzar, canta a garganta baja. La barca lanzada, allá al ancha mar, arrastra la Habana, canalla rapaz. Al tal matadamas, llamaban a Sas, mas jamás las mata, las ha para amar. Fallar las amarras, hará tal galán, ca, brava la barda, llaman a la mar. Las alas, la alaba, las agalla, bah, nada, nada basta a tal batallar. Ah, marcha, alma atala, a dar grata paz, a dar grata andanza, achactas acá. Acabada la cantata, Blas anda para acá, para allá, para nada alarmar a ladra. Ana, agradada a las palabras cantadas, salta a la cama. La alma la da al galán. Afanada, llama a Ña Blasa. Haya parda, Ña Blasa. Zampada a la larga, nada alcanza la tal llamada. Para alzarla, Ana la jala las pasas. La haya habla. Ana la calla. Habla más. La da a ajas para ablandarla. Blasa las agarra. Blanda ya, para acabar, la parda da franca bajada a Ana para la sala magna. Ya allá, Ana zafa aldaba tras aldaba hasta dar a la plaza. Allá anda Blas, para Blas. Atrás va Ana, ya llama, avanza, galán, avanza. Clama alas al alcatraz, patas al alazán, avanza, galán, avanza. Amada Ana, Blas, ya jamás apartarán a Blas para Ana. Ah, jamás. Alma amada, abraza a Ana hasta matarla. Abraza a Blas hasta lanzar la alma. A la mañana, tras la pasada, alzaba ancla para Málaga la fragata Atlas. La cámara daba alar para Blas, para Ana. Faltaba ya nada para anclar, mas la mar brava, brava lanza la playa la fragata, la vara. La mar trabaja las bandas, más brava, arranca tablas al tajamar. Nada basta a salvar la fragata. ¡Ah! Tantas almas lanzadas al mar, ya agarradas a tablas claman, ya nadan para ganar la playa. Blas nada para acá, para allá, para hallar a Ana, para salvarla. ¡Ah! Tantas brazadas, tan gran afán para nada. Háyala, mas la haya ya matada. ¡Matada! Al palpar tan gran mal, nada avala ya. Nada trata alcanzar, abraza a la amada. ¡Amar hasta fracasar! Clama. Ambas almas abrazadas bajan a la nada. La mar traga a Ana, traga a Blas, traga más. Ya Ana hablaba a Blas para pañal, para fajas, para zarandajas. Mamá, ya acababa Ana. Papá, ya acababa Blas. Nada habla la Habana para sacar a plaza a Marta tras las pasadas. Mas la palma canta hartas hazañas para cardarla la lana. Et voilà, ¿quién me dirá el nombre del autor? End of Curiosidades Literarias by Rubén Darío. Read by Hernán Ibarra. Poema segundo of Trilce by César Vallejo.
Read in Spanish for LibriVox.org by Hernán Ibarra. Poema segundo. Tiempo, tiempo. Mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel a chica. Tiempo, 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 tiempo. Era, era. Callos cancionan, escarbando en vano, boca del claro día que conjuga. Era, 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 era. Mañana, mañana. El reposo caliente aún de ser, piensa el presente, guárdame para mañana, 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 mañana. Nombre, nombre. ¿Qué se llama cuanto eriza nos? Se llama lo mismo que padece. Nombre, 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 nombre. End of Poema Segundo of Trilce. This recording is in the public domain.